Fabryka Słów oraz audioteka.pl przedstawiają Andrzej Ziemiański, Pomnik Cesarzowej Achai, tom pierwszy, czyta Wojciech Żołądkowicz, rozdział pierwszy. Pomnik cesarzowej Achai był tak wielki, że wyrastał nawet nad okoliczne skały. Kai skrzywiła się, patrząc na wykute w kamieniu wyobrażenie dziewczyny sprzed paruset lat. Achaja miała dziwną twarz o wyrazie arogancji i pewności siebie, patrzyła gdzieś w przestrzeń, ponad piaskami pustyni, otaczającymi szkołę czarowników. Ciekawe, czy naprawdę była taka brzydka, czy to tylko wyobrażenie nieznanego rzeźbiarza, który uważał, że cesarzowa powinna wyglądać prostacko i butnie. Chwała cesarstwa przede wszystkim. Ponad kobiecość. Podobno baba była tak dobra w mieczu, że pokonała samego Wiriona. Kai pamiętała to z nudnych wykładów w szkole. Kurza dupa wzruszyła ramionami. A kto to był Wirion? Usiłowała sobie przypomnieć jakiekolwiek inne nazwisko z tamtej zamierzchłej epoki. No, ten. No nie. Ta. Ach, czarownica Arne. Sponsorka szkoły. Jej pomnik dużo mniejszy, oczywiście, bo nie miała takich możliwości jak pani cesarz. Również gdzieś tu stał, wśród kamieni na wysypisku śmieci. Śmieci. Właśnie, przypomniała sobie. Opróżniła trzymany w ręku kosz z odpadkami, które kazano jej taskać aż z kuchni. No i ją ukarali. Ją kali szlachecką córkę. Nie mogła się z tym pogodzić. Niemniej jednak tak się stało. I to za co? Poszło o zakład tak durny, że nic głupszego nie dałoby się już wymyślić. Przyczyną była kłótnia z koleżankami, które oczywiście nie wierzyły Kai, że ten przystojny, umięśniony brunet Pensa jest w niej zakochany. Nawiasem mówiąc, ona sama w to nie wierzyła. No ale przecież nie po to bogowie dali jej rozum, żeby z niego nie korzystała. Pensa się nie liczył. Liczyło się wrażenie, jakie wywoła wśród koleżanek. Plan był taki: Jeśli podczas corocznych szkolnych zawodów zapaśniczych chłopak z pewnych oczywistych i wszystkim widocznych względów nie będzie mógł wystąpić, to ona wygrywa. Jeśli wystąpi, bo nic się z nim nie stanie, zakład jest przegrany. Trudna sprawa. Kaj jednak miała pewien atut, o którym koleżanki nie wiedziały. Dobra jej rodziny leżały w lesistych rejonach arkach. Gęste knieje otaczały wszystko. Dwór, zabudowania gospodarcze, wszystkie trakty. A przecież dziecka samego do lasu nikt nie ośmielił się puszczać. Kiedy tylko więc wyrywała się z rąk salonowych nauczycieli, we wszelkich wyprawach towarzyszyli jej gajowy z pomocnikiem oraz stara zielarka. Pilnowała by kaj i nie zjadła czegoś trującego. Umiała zrobić opatrunek, gdyby się skaleczyła, umiała wyleczyć, gdyby ukąsił ją jadowity wąż. A podczas tych wypraw z kim miała rozmawiać mała dziewczynka. Z dwoma gburowatymi mężczyznami. Nie. Zaprzyjaźniła się ze starą, by po kilku latach stać się specjalistką w przygotowywaniu różnych mikstur. W dniu zawodów Kai była bardzo pewna siebie. W nocy przyrządziła napar z ziół, jakie zielarka sprzedawała mężczyznom w podeszłym wieku biorącym młode żony. Za drobną łapówkę załatwiła sobie funkcję pomocnicy w szatni. Kiedy zawodnicy zaczęli się zbierać, podeszła do pensy i podała mu dzbanek z ziołami. Bardzo sprytnie przestrzegła, żeby nie pił zimnej wody, bo można od tego dostać kolki. A ona ma przecież specjalny, wzmacniający napój. Dał się przekonać bez problemów. Gdy zaczęły się zawody, stała w pierwszym rzędzie, tuż przy placu zmagań, zawzięcie machając rękoma. Zauważył ją, skinął głową, co zostało odnotowane przez koleżanki. A potem się zaczęło. Dwóch zapaśników stanęło naprzeciw siebie. Sędzia ogłosił początek starcia. Zawodnicy starożytnym obyczajem zrzucili szaty, by ruszyć do boju nago i. Napój miłosny działał, psiakrę. A pensa w dodatku okazał się człowiekiem honoru. Skoro dostał wzmacniający napój, to po rycersku podzielił się nim z przeciwnikiem. Widać więc było dwa dowody na skuteczność naparu z ziół. Skandal. Nikt nie miał pojęcia, co zrobić. Teoretycznie mężczyzna przecież nie włada tą częścią ciała w sposób do końca świadomy, ale dwóch mężczyzn naprzeciw siebie i... Kai struchlała. Awantura, która wybuchła chwilę później, prawie rozniosła uczelnie w drzazgi. Oczywiście wbrew jej naiwnym nadziejom momentalnie stało się jasne, że w grę nie wchodzi żaden rodzaj magii. Zaczęto więc szukać kogoś, kto zna się na lubczykach. Oj, naiwna, naiwna. Śledztwo nie trwało nawet dziesięciu modlitw, a orzeczenie kary mniej niż jedna. Wychłostano ją, ale pal to piorun. W role kata musiał się wcielić chłop z pobliskiej wsi. A on przecież nie śmiał tknąć jaśnie panienki tak, żeby uszkodzić skórę. Całe to bicie przypominało poza teatralną formą mniej więcej to, jak chłostała ją matka. Tyle, że się najadła strachu i chyba o to przede wszystkim chodziło. Gorsza okazała się karna służba w kuchni. Żeby nie mogła się mścić truciznami, odsunięto kaję od przygotowywania potraw. Musiała czyścić stare gary i zajmować się śmierdzącymi odpadkami. Dno poniżenia dla szlachcianki. Usiadła na skalnym piargu. Wściekła rozejrzała się wokół. Nieprawdopodobny krajobraz. Skłony wyglądały, jakby były zalane piachem. Wyrastały nagle w różnych miejscach, bez żadnych pofałdowań, wprost z idealnie równego terenu. Na szczęście dawały trochę cienia w sercu pustyni. Za to niewielką osłonę przed smrodem z wysypiska. Jak długo jeszcze będzie musiała dźwigać te ochyctwa? Wzruszyła ramionami. O tym zadecyduje mistrz szkoły. Podobno kara jest bardziej dotkliwa, kiedy skazany nie wie, jak długo będzie trwała. Szlak psia krew. Zrezygnowana podniosła kosz i ruszyła w drogę powrotną. Czuła się jednak jakoś dziwnie. Coś działo się wokół. Nie mogła zaszeregować tego odczucia. Błysk nie. Krople potu gromadziły się na gęstych brwiach Kai. szlak co to jest? Zaniepokojona zatrzymała się i wytarła czoło rękawem. Czuła, że coś się stanie, ale to na pewno nie był zwykły błysk. To było jak, jak, jak drgnienie całego wszechświata. Zatoczyła się pod skałę. Upuściła kosz, pulsowały jej skronie. Chwiejnie, na drżących nogach, zupełnie odruchowo zrobiła jeszcze kilka kroków i wtedy to zobaczyła. Ciało mężczyzny w ciemnym płaszczu leżące w załomie piargu. Szarpnęła się w nagłym paroksyzmie strachu. Nie było go przecież, kiedy szła w przeciwną stronę. Opanowała się z najwyższym trudem. Wiedziała, wiedziała, kto to jest. Ciemny, bardzo zniszczony płaszcz, odcięty najmniejszy palec lewej dłoni, z którego sączyła się krew. Pieprzona zamierzchła tajemnica. Po plecach przebiegły jej ciarki zacisnęła mocno powieki. Kiedy otworzyła oczy, poza mroczkami w polu widzenia nic się nie zmieniło. Ciało tajemniczego mężczyzny leżało tam dalej. Znała jego historię. Przed setkami lat, a to przecież jakaś niewyobrażalna otchłań czasu, czarownik Meredith związał się z tajemniczą rzeczą, przedmiotem stworzonym przez boga zdrajcę. Ta rzecz to coś ofiarowała mu nieśmiertelność. Ilekroć Meredith ginął, jego ciało pojawiało się w różnych miejscach na świecie, wszędzie tam, gdzie panowała zaraza, okropna choroba zabijająca ludzi, na którą nie znaleziono żadnego lekarstwa. Ciało znajdowało się w stanie pierwszej śmierci. Łatwo je było powołać na powrót do życia, mógł to zrobić nawet zwykły wiejski zaklinacz. Kai, pokonując drżenie nóg, zrobiła dwa kroki i nachyliła się. Meredith wyglądał, jakby umarł dosłownie przed chwilą. A przecież mogło to się zdarzyć setki lat temu. Na przykład w czasach, kiedy Rada Czarowników ogłosiła zakaz powoływania go do życia na powrót. Zamierzchła tajemnica, o której uczono w każdej szkole na pustyni, a właściwie przed którą ostrzegano na samym wstępie każdego nowego ucznia. Kai przygryzła wargi. Z jednej strony się bała, z drugiej powodowała nią nieprzeparta ciekawość. Nie zamierzała oczywiście ożywiać trupa, ale zrobiła jeszcze dwa kroki, przełknęła ślinę, dotknęła policzka zmarłego i odskoczyła natychmiast na bezpieczną odległość. Bogowie, jeszcze ciepły, a przecież martwy od setek lat. Ciepły! Nie mogła pokonać dziwnego dygotania, które targało nią wewnątrz. To nie był tylko strach, także fascynacja. Oszlak, oszlak, jasny. Ciało Meredita pojawiało się tam, gdzie szalała zaraza. A przecież tutaj nikt nie chorował. No zaraz. Słyszała, że w wiosce na skraju pustyni zmarło kilku chłopów. Ale kto by się tam chłopami przejmował? Zaraz. Wioski, które obsługiwały szkołę, były oddzielone piaskami od jakichkolwiek innych ludzkich siedzib. Rzeczywiście chorowali od pewnego czasu. Zarazem można przeoczyć z powodu separacji: to nie wybuch epidemii jak w wielkich skupiskach ludzi, tylko powolne tlenie się. A czarownikom i tak nic nie groziło, bo zostali nauczeni panowania nad własnym ciałem. Kai czuła jednocześnie strach i fascynację. Ponownie podeszła na dwa kroki. Ostrożnie, jakby obawiając się, że martwy może się jakoś ocknąć sam z siebie, dotknęła jego warg. Ciepłe. Cofnęła rękę. Ciekawe, co on ma w kieszeniach płaszcza. Przedmioty sprzed setek lat. Ani mi się waż! Aż ją poderwało. Dysząc odskoczyła gwałtownie, czując walące w piersiach serce. Nie mogła opanować drżących rąk. Mistrz szkoły schodził właśnie wąską ścieżką wijącą się pośród skał. Ani mi się waż! wrzasnął gniewnie jeszcze raz. Ale, panie, ja. ja nie zamierzałam go ożywiać. Usiłowała się tłumaczyć. Jego nie wolno nawet dotykać. Wiem, ja. Kaj nagle zdała sobie sprawę, że dotknęła zwłok. Nawet dwa razy szlak! Przecież go nie dotykałam, nie miałam nawet zamiaru. Głupia! Mistrz przystanął tuż obok, usiłując uspokoić oddech. Był już bardzo stary i droga przez skały musiała nadwerężyć jego siły. Głupia! Dyszał ciężko, wsparty na swoim długim kiju. To śmierć, wskazał leżące ciało. To sama śmierć. Chłopi w wiosce umierają w gorączce. Zaraza. Zwiastun pojawienia się wyklętego. Ja wiem, mistrzu, ja wiem, nie dotykałam kłamała rozpaczliwie. Nie chciałam go powołać do życia. Głupia! Mistrz powoli odzyskiwał oddech. Jeśli go dotkniesz, opadnie cię chmara małych okropieństw, które powodują śmierć. Tobie nic nie grozi. Jesteś już prawie czarownikiem, ale. Starzec pokiwał smętnie głową. Ale ile osób zabijesz dzisiaj, dziewczyno? Ile jutro? Ilu ludzi w ogóle poślesz do grobu? Kaj przełknęła ślinę. Nie miała niczego do powiedzenia. Dobrze. Mistrz na szczęście nie wnikał w to, co miało miejsce. I tak nie wolno ci chodzić do wioski. Zresztą to w tej chwili nieważne. Dzisiaj pośle cię z misją, więc może nikogo nie zabijesz. Z misją? Kai aż podskoczyła. Zamknij się i słuchaj. Starzec ruszył w drogę powrotną. Trzeba zawołać chłopów. Niech wykopią grób i drągami zepchną tam ciało. Niech przysypią je ziemią. Mistrz znowu się zasapał. Nie pierwszy to grób wyklętego na terenie tej szkoły. I pewnie nie ostatni. Panie, powiedziałeś, że wyślesz mnie z misją. Panie, milcz. To jest sama śmierć. Wskazał kciukiem za plecy. To jest upiorna broń, która może komuś dać władzę nad światem. Tak kapryśna jednak, tak dziwna, tak tajemnicza, że setki lat temu czarownicy zabronili powoływania go do życia. Wyklęty związał się z bogiem zdrajcą, z niesamowitą rzeczą, którą ten bóg powołał do życia. Nie wolno dotykać tej tajemnicy. Kai o mało nie eksplodowała z podniecenia. Co ta stara pierdoła wygaduje o jakichś tam zamierzchłych tajemnicach? Przecież to nieważne brednie. Wiem, panie, wykładali nam to na samym początku. Kai nie wiedziała, jak nakierować mistrza na właściwy tok rozmowy. Powiedziałeś, panie, że wyślesz. to upiorna broń. Starzec zdawał się nie zwracać na dziewczynę uwagi. Może się jednak zwrócić przeciwko temu, który chce jej użyć. Jest straszna, jest zbyt dziwna, żeby dało się zrozumieć jej istotę. Nie wolno powoływać wyklętego na powrót do życia. Nie wolno. Pod żadnym pozorem. Kai wiła się, nie wiedząc, jak spytać o to, co dla niej najważniejsze. Zamierzchłe tajemnicę, miała delikatnie mówiąc gdzieś. Teraz najważniejsze było, że dostała szansę założenia na głowę czarnej opaski. Koledzy i koleżanki zzielenieją z zazdrości. Nawet ten pęsa powinien spojrzeć na nią łaskawszym okiem. W końcu nie po to narażała dla niego swoją karierę w szkole, robiąc to, co zrobiła. A trudno. Dostała karę. Zaliczyła już chyba wszystkie upokorzenia, jakie mogła zaliczyć. Nie było warto ale teraz misja mistrzu szepnęła mówi mówiłem, mówiłem przerwał jej czarownik w półsłowa, ach tak misja kaj jakby urosła jakaś idiotka księżna arkach złożyła ślubowania, że wyśle statek do gór bogów wyprawa wotywna starzec. Prychnął z pogardą. No i chcę mieć czarownika w składzie załogi. No nie, powiedziałem. Czarownik dla zaspokojenia czyjegoś kaprysu? Nie, nigdy w życiu. Ale ona jest sponsorem szkoły. Więc pomyślałem, wyślę jakiegoś szczyla, niech się cieszy głupia. a szaf niech udaje, że jest czarownikiem. Wszyscy będą zadowoleni. Mistrzu? Milcznie pytana. Padło na ciebie, bo po pierwsze i tak masz karę, więc nie możesz brać udziału w zajęciach. A po drugie jesteś szlacheckim dzieckiem, bywałym w świecie uczonym. Wysławiać się umiesz, znasz konwenanse, a poza tym umiesz jeździć konno, a do portu trzeba szybko dotrzeć, bo statek wypłynie lada dzień. I czuła, że poczucie powagi zaraz zamieni ją w granitowy głaz, a jednocześnie rzeka pychy porwie gdzieś daleko poza horyzont. Mistrzu, zapytała, usiłując przynajmniej udawać, że jej głos jest pozbawiony nutek samouwielbienia co mam robić w trakcie wyprawy? Najlepiej nic odparł szczerze ale wiem, że i tak nie posłuchasz. Starzec zasapał się znowu i stanął. Mimo tego całego twojego wykształcenia, jesteś okropnie durna. Ja, ty, dziecko, biegnij teraz po sprzęt i ruszaj. Mistrz oparł się na swoim kiju. Wyjął z rękawa dość sporą chustę i otarł nią twarz. A ja tu zostanę, żeby odzyskać oddech i nie trzeba było powtarzać dwa razy. Wykonała coś, co przy dużej dozie dobrej woli można by uznać za ukłon. Warunkowo darowała mistrzowi to dziecko i runęła pędem w kierunku szkoły. Cudownym zrządzeniem losu już nie czuła upału, który dotąd takiej się dawał we znaki. Nawet nie była spocona, kiedy wpadła do intendentury. Mam pobrać sprzęt, wrzasnęła. Jadę z misją. Trzech pomocników ryknęło śmiechem. Ciszej, ciszej, mistrz administrator tylko pokręcił głową, bo nam uszy odpadną od tych ryków. Mam pobrać sprzęt, powtórzyła Kai spokojniej. To misja najwyższej wagi. Pomocnicy zaczęli wyć ze śmiechu, szturchali się nawzajem i robili porozumiewawcze miny. Mistrz sam z trudem panował nad sobą. Jednak przyniósł dwie sakwy i siodło. A potem? Potem, choć w jego oczach błyskały wesołe ogniki, zawiązał dziewczynie na głowie czarną opaskę. Prawdziwą. Czarownico, omal nie parsknął śmiechem, ale się opanował. Idź i czyń swoją powinność. Bądź wierna jak pies, gryź jak jadowity wąż, bądź mądra jak mistrzyni. Czarownico musiał odkaszlnąć, żeby utrzymać poważny wyraz twarzy. Czy wiesz, po co istniejemy? Żeby utrzymać istniejący porządek rzeczy, odpowiedziała Kai odruchowo. Wtłaczano im to do głowy dwieście razy dziennie. Taka sama inskrypcja widniała nad główną bramą szkoły. Idź więc. Mistrz administrator wskazał palcem drzwi. Wysyłam cię z misją. Kai, nie zwracając uwagi na chichoty pomocników, wzięła siodło i sakwy. Ruszyła do wyjścia. Powoli, a właściwie to nawet coraz wolniej, pieprzyć tych z intendentury. Oni nie byli ważni. Teraz dopiero pokażę tym naprawdę ważnym ludziom, kim ona jest. Teoretycznie mogła wąską drewnianą galerijką dotrzeć od razu do swojej sypialni, ale przecież nie o to chodziło. Spiralnymi schodami zeszła na dziedziniec. Przełożyła sakwy przez ramię, a siodło, choć ciężkie, umieściła na własnym karku. Teraz powoli, powoli. Jej koleżanki, skupione wokół wykładowcy, gremialnie odwracały głowy. W ich oczach pojawiła się tak skondensowana zazdrość, że rzeka dumy Kai zamieniła się właśnie w nieprzebyty ocean, czarna opaska, czarna opaska na czole. Nie mogła bardziej dobić tych durnych dziewuch. Ale to jeszcze nie wszystko. Przeszła jeszcze wolniej tuż obok męskiej grupy. Choć usiłowała się nie rozglądać, pochwyciła kilka ciekawskich spojrzeń i kilka bardzo męskich, tak, męskich to chyba najlepsze określenie zazdrosnych, zainteresowanych, podziwiających, rozmarzonych. Nie mogła się odwrócić, ale czuła, jak zazdrość w oczach kolegów dosłownie kłuje ją teraz w plecy. Bogowie to najpiękniejszy dzień w jej życiu. Powoli. Powoli. Krok za krokiem dotarła do drugich, spiralnych schodów. Siodło zostawiła tutaj. Z sakwami na ramieniu wspięła się znowu na galeryjkę. Bardzo uważała, żeby ani razu nie zerknąć w bok. Wystarczała jej ta totalna zazdrosna cisza poniżej. Udało jej się nie odwrócić głowy, chociaż korciło jak szlak. Dotarła do swojej sypialni. Tu nareszcie mogła odrzucić sakwy. Skoczyła do ściany i odsunęła dwie spróchniałe deski. Garniec z winem był. Kaj wyjęła i powąchała ostrożnie. Koleżanki mogły przecież wychlać wino i normalnie nasikać do środka, ale nie. Skosztowała drobinkę. Uch, nie znalazły świnie jej wygranej w zakładzie. Nie znalazły. Upiła trochę, bo nagle poczuła pragnienie. Resztę wlała do ogromnego bukłaka, a i tak zostało jeszcze tyle, żeby napełnić stojący na szafce kubek. Właśnie miała go osuszyć, kiedy poczuła czyjąś obecność. Spokojnie, nawet nie drgnęła. Jest przecież teraz czarownicą w misji. Spokojnie, upiła łyk, a potem powoli, jak stary żołnierz-weteran, spojrzała w okno. Pokiwała głową, jakby roztrząsając bardzo ważne sprawy i dopiero potem spojrzała w kierunku drzwi. Stała w nich mała Li. Dziewczyna będąca jakimś w rodzaju przywódcy żeńskiej grupy. Najstarsza i najbardziej zaawansowana. Przydomek Mała był zresztą raczej przyjacielską kpiną. Li należała do najwyższych w szkole. Cześć Kai — powiedziała. — Przyszłam się z tobą pożegnać. O dziwoli pamiętała jej imię, a teraz nawet nie wynosiła się ponad młodą. I co jeszcze dziwniejsze, ton jej głosu sprawił, że Kali nagle przestała się nadymać z powodu swojej misji. Zrobiło się tak jakoś normalnie. — Dzięki, że przyszłaś. Przyniosłam ci ciasteczka na drogę. Dziewczyna położyła na stole niewielki, płócienny worek. Bardzo kwaśne. Dobre na podróż w upale, bo sprawiają, że w ustach robi się dużo śliny. Siądź, napij się wina. Kaj podsunęła stołek pod okna. Wygrana z zakładu? uśmiechnęła się Li. Z przyjemnością. Usiadła, masując sobie skronie. Dzisiaj jest jakiś straszny dzień. Dziewczyny wariują, co chwila któraś ma błysk. Dobre sobie. Niektóre dziewczęta mają błyski, bo właśnie jest sprzyjająca aura. Niektóre zaś muszą czyścić gary, ba się w nieczystościach i nie mają czasu na przewidywanie przyszłości, bo są zbyt zajęte śmierdzącą teraźniejszością. Ach, dobrze, że Kaj miała to już za sobą. Pewnie wina pogody, powiedziała głośno. Ten wiatr od pustyni zawsze sprawia, że wszystkie wariują. Małali skinęła głową. Suchy wiatr był przekleństwem szkoły. Mówiono, że przynosi złe myśli i zalążki nieszczęść, które szukają złej gleby. Kiedy wie, ja, uczniowie wieczorami często dostawali gorączki, majaczyli, byli doświadczani przez chore odbicia drobnych fragmentów przyszłości. Tja, nie tłumaczy to jednak twojej kary. Li upiłały gwina. Sądząc po cichym mlaśnięciu, bardzo jej smakowało. Rozmawiałyśmy o tym. Przecież kara właśnie się skończyła. Wiesz, tym razem dziewczyna westchnęła cicho. Tobie, córce szlachcianki, to on, wskazała kciukiem kierunek, gdzie prawdopodobnie znajdowała się komnata mistrza szkoły. Może co najwyżej nasikać do łóżka, a i to jedynie wtedy, gdy nie widzisz. Ten teatr z chłostą i robotą w kuchni pomińmy. Tak naprawdę to on ci nic nie może zrobić, a afera nie była znowu aż taka wielka. Nie przeginajmy. O czym mówisz? Widzisz, tak żeśmy sobie z koleżankami wydumały, że skoro on jest bezsilny, to po prostu chce się ciebie pozbyć ze szkoły na zawsze. No i znalazł rozwiązanie idealne. Księżniczka chce czarownicę na wyprawę wotywną? Dostanie. Ty chcesz końca kary? Dostajesz nagrodę. Mistrz chce ci dać kopa w tyłek? Daję. I co gorsza, wszyscy zadowoleni. Księżniczka wysupła pieniądze na wsparcie szkoły. Ty już tu nie wrócisz? A mistrz nie uszczupli kadry, wysyłając na wyprawę fachowca. Prawda, Kai przysiadła na parapecie. To brzmi rozsądnie, ale skąd wiesz, że już tu nie wrócę? Jedna z twoich współlokatorek w celi miała błysk. I powiedziała, że twoje łóżko na zawsze pozostanie puste. Kaj poczuła lekkie ukłucie strachu. Umrę? Jak każdy, westchnęła li. Ale kiedy konkretnie, to nikt nie wie. Ten wiatr. Tam wiatr. Wszyscy odchodzą od zmysłów. Falowanie świata w wiosce zaraza, a to może sprawić, że ukaże się wyklęty. Zobaczysz wyklętego, szykuj się na złe wieści. Małali zacytowała księgę trwania. Kaj chciała coś powiedzieć, lecz tylko przełknęła ślinę. Uznała, że tak będzie lepiej. Miała zaraz wyjechać. Po co wspominać o przygodzie na piargach? No i coście tam wymyśliły? spytała w zamian. Że takie szczęśliwe koincydencje, jakie rzekomo sprawia mistrz, jednak się nie zdarzają naprawdę. Tu się dzieje coś znacznie bardziej ważnego i on to musi czuć, ale nam ściemnia nie inaczej małali uśmiechnęła się wrednie i dlatego chcecie stąd szybko usunąć dlaczego żebyśmy się nie dowiedziały o co chodzi Kai palnęła się w czoło ze zrozumieniem nie miała zielonego pojęcia, czemu akurat ona wydała się mistrzowi szkoły zagrożeniem. Nie miała żadnego pomysłu, o co mogło tu chodzić, ale w jednym dziewczyny miały rację. To była absolutnie ostatnia chwila, żeby się czegoś dowiedzieć. Małali, najstarsza, najbardziej doświadczona i zaawansowana w nauce, w obecności Kai pokieruje swoim błyskiem i być może czegoś się dowie o przyszłości. Zobaczy jakiś mętny obraz, usłyszy czyjś głos, być może poczuje coś, co będzie udziałem człowieka, który jeszcze się nie narodził. Okruchy przyszłości były narowiste i niepokorne. Prawie nie dało się nimi kierować. Ale teraz? Przy wietrze z pustyni, w obecności osoby, o którą chodzi i w wykonaniu dwóch czarownic... Dwóch prawie czarownic? Może... Li wyjęła z sakiewki mały flakonik. Odkorkowała i wlała zawartość do kubka z resztą wina. Gotowa? Kai skinęła głową i podała koleżance rękę. Mała Li wychyliła wino. Środek, który dodała, musiał być ohydny w smaku, bo skrzywiła się niemiłosiernie. Po chwili uspokoiła się i zamknęła oczy. Efekt przyjętego ekstraktu z ziół uwidaczniał się szybko. Dziewczynie zaczęły drżeć dłonie Chwilę później na czoło wystąpił pot Ale były to tylko efekty uboczne Li jęknęła cicho, potem trochę głośniej Kai trzymała ją za dłonie, nie chcąc, żeby w nagłym wymachu ramion uderzyła się o coś Na razie jednak nic nie wskazywało na jakąkolwiek gwałtowną reakcję A może nic się nie stanie? Li krzyknęła głośno pod zamkniętymi powiekami Kai widziała jej gwałtownie poruszające się gałki oczne. I nagle. jest! Gdyby Kai nie była przygotowana, wrzask mógłby ją ogłuszyć. Trzymała mocno, usiłując zapanować nad drgawkami małej ili. Kolejny wrzask. Ściany nie były na tyle grube, żeby go zagłuszyć, ale w szkole czarowników i to w dniach, kiedy wiał pustynny wiatr. Nikogo to nie zdziwi. Li szarpnęła się gwałtownie, prawie uwalniając dłonie. Krzyknęła coś niezrozumiałego, przez chwilę szeptała do kogoś niewidzialnego, a potem z głuchym plaśnięciem opadła na stołek. I co? I co? Widziałaś coś? Mała Li otworzyła oczy. Kurde, o mało mi nadgarstków nie połamałaś zaczęła masować przeguby. Nie chciałam, żebyś sobie zrobiła krzywdę. Teraz będę miała siniaki. Szlak, widziałaś coś, czy nie? Mała Li oparła głowę o ścianę. Usiłowała uspokoić oddech. Jej mina nie wróżyła niczego dobrego, ale widać też było, że dziewczyna czegoś nie rozumie albo nie chce się z czymś pogodzić. Będziesz pływać na okręcie szepnęła wreszcie. Ale wymyśliła. No tak. Kai miała się udać na wyprawę wotywną, a to oznaczało, że w jakimś odległym zakątku świata ma złożyć wota. Musiała tam jakoś dotrzeć, dojechać albo dopłynąć, zatem można wybrać jedną z dwóch równoważnych możliwości. Ale i tak Li mylnie odczytała błysk. Kai nie może się znaleźć na okręcie, bo ta nazwa oznacza kosztowną jednostkę wojenną, na którą nie stać byle księżniczki. Mogła co najwyżej płynąć statkiem, może i uzbrojonym, ale co najwyżej statkiem. Nie okrętem, bo na takie jest stać jedynie panią cesarz. Widziałam potwory wokół. Lee, wbrew temu, co mówiła, nie wyglądała na przestraszoną, raczej zrezygnowaną. Stanie się coś, co zadecyduje o przyszłości. Wokół potwory będziesz. będziesz. Gdzie? Będziesz na okręcie, który pływa pod wodą. Kaj westchnęła ciężko. Całe napięcie prysło momentalnie. No nie, no co za brednie. Będzie pływać pod wodą, no szlak. Przecież żaden okręt na świecie nie może pływać pod wodą. ORP-dragon wynurzał się awaryjnie z głębokości pięćdziesięciu metrów. Psiakrew! Kozłowski oderwał wzrok od wskazań krokomierza. Czy ktoś może wyłączyć te mrugające światła? Przy awaryjnym zawsze się zapalają, wyjaśnił inżynier Węgrzyn. Przecież to tylko ćwiczenia. Proszę to wytłumaczyć tej głupiej elektrycznej skrzynce, panie kapitanie. Wolałbym, żeby pan ją wyłączył. Siekierą po kablach? Tomaszewski aż syknął, Pieprzeni wile. Durnowate eksperymentalny rejs na okręcie podwodnym nowej generacji. Nie mógł sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek marynarz śmiał się tak odezwać do dowódcy. Kapitan Kozłowski jednak wykazał się dużą dozą tolerancji. Jak rozumiem, wszystko się popsuło, tak? Wszystko! Węgrzyn był mniej opanowany. Kadłub chyba jeszcze nie przecieka. Usiłował być złośliwy. To co wskazuje, krokomierz. Hmm. Punkt dla dowódcy. Nie wiem. Trzeba go wyzerować, wtrąciła Wyszyńska. Pani inżynier Wyszyńska, szlak. Jedyna baba na okręcie podwodnym. Główny specjalista stoczni. O kurde balans. Czy ktoś słyszał o kobiecie, inżynierze? Kiedykolwiek w historii? Był wyzerowany. Akurat widziałam, jak to robiliście, i mówiłam, czy moglibyśmy uniknąć cywilnych kłótni na mojej jednostce. Kozłowski już z trudem panował nad sobą. Tu się wszystko sypie, drodzy państwo, inżynierostwo. Ja nie projektowałem krokomierza. Węgrzyn z kurtuazją ukłonił się Wyszyńskiej. Ja też nie. Uśmiechnęła się miło. Ale w przeciwieństwie do pana wiem, jak go obsługiwać. Tomaszewski teraz już musiał wkroczyć. Wolał nie narażać się na wściekłość kapitana, który jemu mógł zrobić dużo złego, choćby w zemście za cywilów. Wachta sztormowa przygotowanie do góry, wrzasnął usiłując zagłuszyć pyskówkę. Czaty obsługa kiosku Bosman rozprowadzający gotowość pośpiechu dopinał ostatnie guziki sztormowego płaszcza, wkładał słuchawki z tubą, hełm, kaptur i sztormowe żółte okulary. Pogoda na powierzchni nie była najlepsza. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Marynarze w przeciwieństwie do inżynierów nie sprawiali kłopotów. Każdy chwycił się czegoś, kiedy okrętem zaczęło kołysać. Światło zmieniło kolor na czerwony. Marynarze zaciągali na twarze swoje blendy. – Góra! – krzyknięto do trymów. Rozległ się trzask zamków odbezpieczających górny właz na kiosku. – Jest góra! – wrzasnął Bosman Mielczarek. – Potwierdzam górę! – dodał porucznik Siwecki. Mielczarek szarpnięciem odblokował dźwignię włazu wewnętrznego. – Kiosk góra! – ryknął Tomaszewski jak mógł najgłośniej. Jeden z marynarzy otworzył właz. Chlusnęło na nich lodowatą wodą. Zimne, porywiste podmuchy wtargnęły do wnętrza. Bosman pierwszy wspiął się po szczeblach. Potem Tomaszewski. Nie wiedział, skąd leje się na niego woda z nieba czy z oceanu targanego szkwałem. Totalna ciemność. Pod powiekami miał jedynie powidoki czerwonych świateł punktu dowodzenia. Po omacku dotarł do swojego stanowiska. Obserwacja. Krzyknął gdzieś w mrok. Nie widział swoich marynarzy, którzy pewnie gramolili się właśnie z włazu. Wiedział jednak, że prawie pełzając w strugach wody, dłońmi odnajdowali drogę do swoich punktów na koronie kiosku. Zapewne przykładali do oczu okulary lornetek. Równie dobrze mogli stosować szkło powiększające. On sam w tych warunkach nie wiedział nawet, gdzie są jego ludzie. Podest był ogromny, a każdy nieostrożny krok mógł się skończyć wybiciem oka choćby o zamki przeciwlotniczych karabinów maszynowych. Albo jeszcze lepiej, krótkim lotem w dół, odbiciem od kadłuba i fantastyczną kąpielą w pianie, z której jednak już się nie wychodziło na brzeg wanny. Jakieś 40 metrów za nimi inni marynarze, którzy wyszli z drugiego włazu na pokładzie, przygotowywali obronę przeciwlotniczą na rufie. Odbezpieczali dwa zespoły sprzężonych czterolufowych działek i mierzyli gdzie chcieli, może nawet w niego. Wynurzenie awaryjne, co za szajs. Tamci z tyłu, jak i on, nie widzieli niczego. Ale procedura jest procedurą. Nawet gdyby jakiś samolot mógł tu przylecieć, nie dałby rady zaszkodzić okrętowi, ponieważ załoga samolotu zbyt byłaby zajęta odmawianiem modlitw o zachowanie własnego życia. Pieprzone procedury, nawet jeśli to tylko ćwiczenia. Musiał jednak odprawić rytuał. Krzyknął jak mógł najgłośniej. Wyniki obserwacji sferycznej meldować! Po chwili, kiedy jedynymi dźwiękami, które do niego docierały, było walenie kropli o kadłub i ryk oceanu, uznał, że jego ludzie zameldowali półsfera czysta. Wyniki obserwacji horyzontalnej meldować! Wrzasnął jeszcze głośniej. A teraz musiał poczekać na cztery wyimaginowane meldunki. Pomyślał jednak, że jego ludzie nie chleją właśnie wody pod okapem działka, tylko zameldowali. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta ćwiartka koła, czyste. Na pewno tak zrobili. Przecież musieli się domyślić, że on też coś do nich krzyczał. Tak przewidywał regulamin, który znali równie dobrze. Zapisał więc w się po omacku półsfera czysta, horyzont czysty. Ołówek darł mokrą kartkę. Do grafitu przyklejały się kawałki papieru. Góra klar! Krzyknął do tuby. Ci na dole może słyszeli, co mówił. On nie słyszał ich odpowiedzi. Jeśli w ogóle były. Ale wiało. Zgrabiałymi palcami wyjął z kieszeni sztormówki latarkę i oświetlił busolę oraz żyrokompas. Nie miał możliwości zanotowania niczego, bo notes mu się właśnie rozpadał. Z drugiej kieszeni wyjął miękką, świecową kredkę zwaną przez marynarzy szminką i zapisał wszystko na małej planszecie przymocowanej do dłoni. Wypluł latarkę z ust dokładnie w momencie, kiedy ktoś chwycił go za nogę. Dobiegło do niego niezrozumiałe mamrotanie. Co? Krzyknął do rozmazanej postaci. Jeszcze jedno szarpnięcie. Nachylił się więc, wylewając z kaptura kilkanaście litrów wody na tamtego. Znowu nic nie usłyszał. Okręt, mimo że olbrzymi, chwiał się na falach, gwałtownie stawał dęba, by potem jeszcze szybciej opaść w dół. Co? Oświetlony od dołu człowiek zrozumiał, że Tomaszewski nic nie słyszy. Zaczął pokazywać gestami. Ucho. Usta, łączność radiowa, dwie ręce przy klatce piersiowej, potem jedna do góry, rozstawić maszt. Dwie dłonie ustawione w literę T, palec na wprost, dłonie w dół. Kiedy skończysz, oficer schodzi. Pięść uderzająca w drugą rękę, dwa palce w kierunku pokładu, salut do nieistniejącej czapki. Bosman przejmie kiosk. Właz zamknął się momentalnie, ale Tomaszewski pojął wszystko. O Boże. Ilu ludzi miał wysłać na śmierć? Przy tej pogodzie mieli marne szanse nawet przypięci szelkami. Zaczął sunąć na czworakach, aż napotkał pierwszą przeszkodę. Macał gorączkowo, chyba człowiek, bo miękki. Po dłuższej chwili dotarł do głowy marynarza. Mielczarek! wrzasnął. Tak! usłyszał, kiedy tamten przytknął mu usta do ucha. Musimy rozstawić maszt! Zginiemy! My nie, tłumaczył krzykiem Tomaszewski. Oficer i podoficer nie muszą wchodzić wyżej. A oni, bosman pokazywał coś palcem w ciemności. Cisza przerywana hukiem huraganu. To co mam zrobić? Porucznik pozwolił sobie na okazanie wahania, bo znał bosmana od dziecka. Tamten za młodu był parobkiem w majątku jego rodziców, uciekł i pojechał do miasta. Potem został złodziejem i trafił do kryminału. Tomaszewski wyciągnął go jakimś cudem i sporą kwotą przeznaczoną na adwokatów. O dziwo Mielczarek zasmakował w żołnierskim życiu. Co prawda dalej uchlewał się na umór, ale nigdy na służbie ani przed wachtą. Kradł dalej dla sportu. Z reguły oddawał później zaginione przedmioty. Był bezwzględny, stanowczy, aczkolwiek do bólu sprawiedliwy. Kiedy awansował do rangi bosmana stał się systematyczny, skrupulatny, fachowy. Nikt nie wiedział, czy marynarze bardziej się go bali, czy bardziej lubili, bo nie był złośliwy i znał życie. Teraz krzyknął: "Może rozłożymy im awaryjny?" Tomaszewski zaklął. Maszt awaryjny, łatwy w rozkładaniu. Wystarczyło pociągnąć za dwie dźwignie i sam się rozkładał za pomocą sprężyn i gazu. Problem był tylko taki, że nie dawał się już złożyć. Należało go odstrzelić małym ładunkiem wybuchowym. No, taki po prostu maszt jednorazowego użytku. Zagryzł wargi. Trudno. Weźmie to na siebie. Rozkładaj awaryjny! krzyknął. Z całej siły dostał dłonią w nos. To myślił się, że Bosman jedynie zasalutował w ciemności. Gdy zajdę na dół, przejmujesz dowodzenie na koronie kiosku. To jest! Tomaszewski przezornie odsunął głowę, żeby uniknąć skutków drugiego salutu. Zaczął pełznąć w kierunku włazu. Okręt chyba chciał stanąć dęba. Właz na szczęście nie sprawiał problemu. Porucznik z ulgą postawił nogi na drabince i zatrzasnął go za sobą. Żeby tylko nie wybić zębów, pomyślał. Palce miał zupełnie zgrabiałe. Na dole ktoś pomógł mu zdjąć płaszcz sztormowy i gumiaki. I tak był cały mokry w butach chlupało, kiedy szedł do nawigacyjnej. Taki nieprzyjemny dźwięk. Plask, plask, plask przy każdym kroku. Porusznik Tomaszewski melduje. Dobrze, dobrze, zgasił go momentalnie kapitan. Rozłożyłeś? Ta jest, masz awaryjny w górze. Zamarł w oczekiwaniu na reprymendę, ale Kozłowski tylko pokiwał głową. Może uda się z kimś połączyć przy tej pogodzie. Radiotelegrafista! Krzyknął w kierunku kabiny radia. Łączność z bazą, a jak nie to z najbliższym ORP. To jest! Usłyszeli w odpowiedzi. Kapitan zwrócił się do inżyniera Węgrzyna. Skąd taka rozbieżność pomiędzy wskazaniami krokomierza a tradycyjną metodą? Przecież to kilkaset mil. Trudno powiedzieć, stłukła się jedna z lamp elektronowych, ale wymieniłem o czasie. A poza tym nie został prawidłowo wyzerowany, wtrąciła się znowu inżynier Wyszyńska. Choć i tak obie metody są do niczego. Czy byłaby pani tak uprzejma i nie mieszała się do nawigacji? spytał oschle kapitan. Mogę się oczywiście nie mieszać, odparła niezrażona. Lecz proszę popatrzeć. Nachyliła się nad mapą. Metoda tradycyjna, czyli pomiar prędkości okrętu, czasu i wykres kursu według Żyro-Kompasu, wskazuje, że jesteśmy tutaj, dotknęła palcem mapy. Krokomierz wskazuje, że jesteśmy tutaj, kilkaset mil dalej. A tak naprawdę jesteśmy jeszcze dalej. O tutaj! Przesunęła palec prawie do linii oznaczającej pas równikowy, czyli góry pierścienia. Skąd pani może to wiedzieć? Pewnie kobieca intuicja, powiedział węgrzyn. Nie wytłumaczyła pani skąd ta kolosalna różnica pomiędzy dwiema metodami. Ależ to proste, silny prąd oceaniczny. Tu nie ma żadnego prądu, zaoponował kapitan. Dragon może się zanurzyć na niewyobrażalną dla klasycznych okrętów podwodnych głębokość. A co wiecie o prądach głębinowych, popatrzyła na dwóch mężczyzn. Absolutnie nic. I zniosło nas tak daleko? Kapitan zapalił papierosa. Spojrzał na palec ciągle tkwiący na mapie w pobliżu gór pierścienia. Ma pani ładny lakier do paznokci. Węgrzyn parsknął śmiechem, lecz zaraz się opanował. Wyszyńska tylko lekko przygryzła wargi. Jesteśmy tutaj, stuknęła paznokciem w punkt bardzo bliski gór pierścienia. Skąd pani może to wiedzieć? Tym razem popatrzyła Kozłowskiemu prosto w oczy. Kobieca intuicja. Kapitan nie dał się zwieść. Zerknął na oficera nawigacyjnego, a potem w kierunku kabiny radia. Mamy coś? Jest baza, ale źle słychać przełączyć? Tak. Kapitan wziął mikrofon z konsoli sterników. ORP-dragon do wielkiej matki. Wielka Matka do ORP Dragon zidentyfikuj się! Dziwne. Łącznościowiec po pierwszym nawiązaniu kontaktu musiał przecież przeprowadzić identyfikację. Po co komu powtórzenie procedury? Tym bardziej, że byli na otwartym kanale, bez jakiegokolwiek szyfrowania. To tylko rejs próbny, więc nie przekazywali przez radio żadnych istotnych danych. Technik po chwili przyniósł z radiowego jednorazową, samozniszczalną kopertę i rozerwał ją przy świadkach. Kapitan wyjął ze środka małą kartkę. – Tu ORP Dragon, GQW 8871M, jak mnie zrozumiałeś? – Zrozumiałem cię, podaj swoją pozycję. Kapitan podał pozycję obliczoną tradycyjną metodą, potem pozycję według krokomierza. – Przyjąłem. Rozległo się niepewnie z głośnika, a po trzech sekundach. Nie rozumiem, podaliście dwie pozycje? Potwierdzam. Kapitan musiał wprawić łącznościowca bazy w osłupienie, ponieważ przerywana trzaskami cisza trwała o wiele dłużej. Poczekaj chwilę, bez odbioru. No ładnie, szepnął ktoś z boku. Tomaszewski nie zauważył kto. Sytuacja jednak dla wszystkich stała się jasna. Oficer radiowiec z tamtej strony poczuł się po prostu niekompetentny, a to znaczyło ni mniej ni więcej, że wezwał kogoś wyższego rangą, czyli kłopoty i to grube. Kapitan korzystając z przerwy, podyktował szyfrogram, bardzo krótki i jasny. Według harmonogramu testów, dragon poruszał się pod wodą na maksymalną odległość minus margines bezpieczeństwa. Pozycja, którą zajmował przed wynurzeniem, obliczona klasycznie, różni się od wskazań krokomierza o kilkaset mil. Potem nastąpił ciąg cyfr określających wskazania przyrządów i wyniki obliczeń. A jeszcze potem. kapitan dał szyfrogram do podpisu wszystkim obecnym. Dopiero teraz Tomaszewski zrozumiał, dlaczego odwołano go z kiosku, powierzając dowództwo Bosmanowi. Szefostwo chciało mieć dokument z podpisem dowódcy wachty. W głośniku usłyszeli nagle schrypnięty głos. Sądząc, po zmianie wyrazu twarzy kapitana musiał to być minimum kontradmirał. Wielka matka do ORP dragon. Tu dragon, słyszycie. Wbrew oczekiwaniom nie nastąpiła żadna reprymenda. Głos brzmiał bardzo rzeczowo. Według mapy i zadanego wam kursu jesteście w środku obszaru idealnej pogody. Czy tak jest w istocie? Na powierzchni szaleje huragan. Najbliższy sztorm zanotowano parę set mil od waszej przewidywanej pozycji. Ciszę następującą po tych słowach przerywały jedynie gwizdy, Piski i szum płynące z głośników. Głos, który rozległ się po kilku minutach, nie należał jednak do kojących. Najwyraźniej treść przesłanego tymczasem szyfrogramu, a już na pewno podane w nim liczby, musiała się bardzo nie spodobać. Proszę przekazać mikrofon inżynier Wyszyńskiej. Obecni w pomieszczeniu marynarze, spojrzeli po sobie, z, delikatnie mówiąc zdziwieniem. Taka procedura była w marynarce wojennej praktycznie nie do pomyślenia. Kapitan jednak bez ociągania podał mikrofon kobiecie. Inżynier Wyszyńska, słucham? Czy krokomierz naprawdę zwariował? Wydaje mi się, że nie. Zafiksował się na jakimś błędzie i teraz go mnoży, panie admirale. Wyszyńska najwyraźniej rozpoznała głos rozmówcy. Myślę, że został wadliwie wyzerowany. To skąd różnica między nim a metodą klasyczną? Mam wrażenie, że metoda klasyczna zawodzi jeszcze bardziej. Być może znosi nas jakiś prąd głębinowy. Płynęliśmy przecież okropnie głęboko. Ktoś nie wytrzymał i syknął, słysząc babskie określenie okropnie głęboko. Psiakre. To marynarka wojenna, brakowało tylko płynęliśmy upiornie szybko, a wiatr wiał tak, że parasolki wywracało na drugą stronę. Admirał jednak nie wnikał. Jakie są pani wnioski? Wierzyłabym jednak bardziej wskazaniom nawet i zepsutego krokomierza. On uwzględnia więcej czynników niż mapa, zegarek, ekierki i kompas. Czy jest pani w stanie dokonać obliczeń pozycji, eliminując błąd krokomierza? To niemożliwe, panie admirale, nie znam błędu początkowego. Nie może pani założyć jakiegoś błędu średniego? Wyszyńska westchnęła ciężko i dość niepewnie rozejrzała się po twarzach otaczających ją ludzi. Panie admirale, krokomierz nie jest taką maszyną jak kalkulator artyleryjski albo kasa fiskalna w sklepie. No, ale nie jest człowiekiem i nie myśli, więc nie może sam wprowadzać żadnych korekt. Wyszyńska westchnęła znowu. Tak, ta maszyna nie jest człowiekiem, lecz w pewnym sensie myśli i może wprowadzać korekty do własnych obliczeń. Wszystkich obecnych dosłownie zamurowało. Kapitanu nie miał. Ludzie wokół pospuszczali głowy. Nie byli świadkami czegoś takiego od początku swojej kariery w marynarce. Nikt nigdy nie opowiadał takich bzdur admirałowi. Rozumiem, stał się cud i admirał nie obsobaczył kobiety jak burej suki. Proszę przekazać mikrofon kapitanowi. Admirał najwyraźniej miał do przekazania coś bardzo pilnego. Kapitan Kozłowski. Proszę słuchać mnie uważnie, zaraz otrzyma pan zaszyfrowane rozkazy. Natychmiast po dekryptażu przystąpi pan do ich wykonania. Powtarzam, natychmiast. Tak jest, zrozumiałem, wykonuję. Wielka Matka bez odbioru. Zapanowała niezręczna atmosfera. Admirał kazał kapitanowi polegać na namiarach, co do których przekonanie miała pani inżynier. Gdyby admirał przyszedł osobiście i obraził kapitana, byłby zdecydowanie mniejszy ambaras. Oficerowie nie wiedzieli, gdzie podziać oczy. Każdy patrzył na czubki własnych butów albo na mrugającą czerwoną lampę sygnalizującą sytuację awaryjną. Nie padło żadne słowo. Proszę za mną, Kozłowski skinął na Tomaszewskiego. Porucznik z przyjemnością opuścił nawigacyjną. Zbyt wyczuwalne napięcie w każdej chwili mogło doprowadzić do wybuchu. Razem z kapitanem przeszli do przedziału radia. Technik kończył właśnie deszyfrację krótkiej depeszy. Podpisał blankiet i podał koledze na stanowisku obok. Ten podpisał aktualną godzinę i również złożył podpis. Kapitan wziął dokument i przebiegł wzrokiem po kilku linijkach tekstu. No ładnie, mruknął. Mamy natychmiast zanurzyć się awaryjnie i ruszyć tym kursem na północ, stuknął palcem w kartkę. Tomaszewski, zdziwiony, podniósł wzrok na kapitana. Przecież admirał musiał wiedzieć. Nie dokończył. Dla obu stało się jasne, że admirał doskonale zdawał sobie sprawę, iż zgodnie z planem próbnego rejsu płynęli na określonej głębokości bez przerwy przez ściśle określony czas. Mieli więc praktycznie puste baterie poza absolutnie koniecznym minimum. Powinni teraz przejść na silniki wysokoprężne i płynąć na powierzchni aż do naładowania się ogniw elektrycznych. Pod wodą nie mieli już nawet zdolności manewrowej. Chryste, co robimy? Rozkaz stwierdza wyraźnie: punkt pierwszy zanurzenie awaryjne. A jeśli nie zdołamy się już wynurzyć? A kogo to obchodzi? Kozłowski poprawił czapkę. Oficer wachtowy. Ta jest. Tomaszewski stanął na baczność. Zanurzenie awaryjne. Ta jest. runął w tył. Kapitan chyba poczuł coś na kształt litości, bo krzyknął za nim Może pan zapalić światła awaryjne. Chwała wiekuista oficerom marynarki wojennej. Tomaszewski musiał chyba przeoczyć, że w kalendarzu jest dzisiaj napisane Dzień Łaski dla Sierot i Zwierząt. No i dobrze, nikt nie zginie, a kilku marynarzy zachowa ręce i nogi w stanie niepołamanym. Na mostku włączył awaryjne światła i syrenę alarmową. Na szczęście sam nie musiał wychodzić na ulewę. Kioskiem oficjalnie ciągle dowodził Mielczarek. Kątem oka obserwował pojawiających się jeden za drugim zmokniętych marynarzy. Kiedy tylko zasygnalizowano, że włas rufowy zameldował gotowość do zanurzenia, pojawił się kapitan i przejął mostek. Tomaszewski mógł podejść do swojej wachty, która zeszła z pokładu, chlapiąc wokół wodą. Klepnął w plecy ostatniego marynarza. Mam nadzieję, że domknąłeś włas! roześmiał się ze starego dowcipu. Jesteśmy już pod wodą. No pewnie, panie poruczniku, ale fajnie woda świeciła. Co? No mówię, schodzimy, dokręciłem, ochlapało mnie dokumentnie. Co świeciło? Woda, już jesteśmy pod powierzchnią, sprawdzam swożnie i lecę na dół, ale w dolnym kiosku są iluminatory, no i jak zajaśniało to normalnie ryby zobaczyłem. Tomaszewski nie zbliżył nos do twarzy marynarza. Co dzisiaj piłeś? spytał uprzejmie. Nic, przysięgam, nic nie piłem. Jak woda stała się świetlista, to już byłem na tej niższej drabince. Widziałem ryby przez iluminator, a właściwie ich cienie. Pewnie piorun w nas walnął. Rzeczywiście, w oddechu podwładnego dawało się wyczuć głównie zapach kawy. Nic, słowo honoru, zarzekał się. Woda świeciła, pewnie piorun w nas uderzył. Pod wodą? Skoro tamten był trzeźwy, Tomaszewski nie wnikał. No to jakiś dziwny ten piorun, chyba że lubi okręty podwodne w zanurzeniu. Ale przysięgam, panie poruczniku, naprawdę! I nie złowiłeś żadnej? Poważnie mówię, woda świeciła, widziałem cienie ryb w iluminatorze. Tomaszewski z ulgą zdejmował sztormowy płaszcz. Eksperymentalny okręt podwodny w dziewiczym rejsie. Z każdego centymetra kadłuba coś wystawało. Jakieś anteny, trzpienie, uchwyty, cholera wie co. Zamyślił się na moment. Ale nie. Skoro marynarz sprawdzał sforżnie, to znaczy, że byli już sporo pod wodą. Nic nie mogło wystawać na powierzchnię. Piorun uderzył. Wzruszył ramionami. Tak. Piorun akurat walnął w wodę tuż obok nich, oczywiście. Postanowił nie powtarzać tych bredni reszcie oficerów. Yach, malutkie miasteczko, leżało dokładnie po środku pasa, gdzie pustynia sąsiadowała bezpośrednio z morzem. Kiedyś miasto znajdowało się na granicy Luani i Troi. Oba te państwa walczyły zaciekle o władzę nad portem, ponieważ miał kluczowe znaczenie dla połączeń handlowych w tym rejonie świata. Współcześni historycy obalili jednak tę legendę. Walki o miasto na pustyni okazały się wyłącznie przykrywką dla przemytniczych interesów, które prowadziły ze sobą wielkie rody obu państw. Kiedy Achaja zdobyła pełnię władzy w imperium Biafry, kazała zniszczyć Ach. Nie bardzo wiadomo z jakiego powodu. To zresztą był raczej wyskok tej skądinąd dobrze wyedukowanej i kreatywnej władczyni. Portem Zawładnęli piraci, zaczęli tam zjeżdżać różne menty, wyrzutki, bandycy, wygnańcy z całego świata. Podobno łatwiej tam było stracić życie niż znaleźć nocleg. Podobno. Cesarstwo kilka razy wysyłało do jach siły porządkowe. Podobno zrobiły porządek i jach stało się małym portowym, zapomnianym przez wszystkich miasteczkiem. Podobno i, chcąc zasięgnąć informacji, znalazła najlepsze miejsce od razu przy głównej drodze. Ale nawet stacja Imperialnego Konnego Ekspresu Pocztowego była jakaś taka mała i zapomniana. Kiedy weszła do pomieszczenia sortowni poczty, na jej widok podniósł się rosły mężczyzna w mundurze. Czym mogę pomóc czarownicy w misji? Muszę szybko dostać się do Negerbank, a jazda przez pustynię na tej mojej habecie, sam pan rozumie. Skinął głową. Jasne. Co prawda, może pani skorzystać z naszych stacji za niewielką opłatą, ale. ocenił ją wzrokiem. Pomogła mu. Nie, za żadne skarby. Nie mam żadnego doświadczenia w prowadzeniu rozstawnych koni. Tym razem skinięcie głową zostało okraszone pewną dozą szacunku. Człowiek był pragmatyczny i lubił ludzi, którzy wiedzieli, że ekspresu pocztowego nie stworzono wyłącznie dla ich wygody i imperialne konie na stacjach nie są do wynajęcia, jak to się niektórym idiotom zdawało. Stacje po drodze nie mogły odmówić podróżnym jedynie noclegu, wody i stajni. Nic więcej. Zaproponowałbym pani nasz statek pocztowy. Mężczyzna zdjął z półki swój rejestr portowy. Odpływa jutro rano. Mam na dzisiaj kilka zgłoszeń, ale. cierpliwie i powoli przekładał papiery. Nie sądzę, żeby którykolwiek był dużo szybciej u celu niż nasza łódź. Wolałabym coś na dzisiaj. To proszę popytać w porcie. Jednak statki handlowe nie są pewne i pływają powoli. A wasza łódź jest szybka i pewna? Roześmiał się. Był w sumie sympatyczny, a przede wszystkim się starał. Po pierwsze, ma 20 wioślarzy, żagiel jest używany tylko w sprzyjających warunkach. Po drugie, zawsze może pani przemówić uniżenie do sakiewki sternika, żeby wioślarze pracowali nawet przy rozwiniętym żaglu. Tym razem Kai się roześmiała. A czy w takim wypadku mógłby pan polecić mi jeszcze jakiś sklep? Chcę kupić coś na podróż. Zawahał się. Przepraszam, czy to mają być najnowsze modele tunik, tak żeby były na zmianę codziennie inna, czy. Nie, 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 przerwała mu grożąc palcem. Naprawdę na podróż. A, w takim razie mogę coś polecić. Wyprowadził dziewczynę na zewnątrz i pokazał jakiś zaułek kilkanaście kroków dalej. Tędy do końca. Trudno nie rozpoznać, to jedyny magazyn w tym miejscu, który sprawia dobre wrażenie podziękowała mężczyźnie z uśmiechem. Nie chciało jej się wsiadać na konia na tak krótkim dystansie. Poprowadziła go więc za uzdę, podziwiając przedmieścia jach. Wszystkiego tu było za dużo: za dużo paczek, skrzyń, pudeł, beczek, pojemników, worków, a bardzo mało ludzi. Wszystkie te towary zdawały się czekać od dawna na spedytorów czy spekulantów, którzy jednak nie mogli dotrzeć z jakichś tajemniczych przyczyn. – Dziwi się panienka, że tak pusto? Kupiec stojący pod okapem sporego składu kiwał do niej. – Dachmeryjczyk, no jasna choroba. – Dachmeryjczyk. Oznaczało to, że towar był dobrej jakości, nieoszukany. Znaczyło to też, że Kaj zostawi tu mnóstwo pieniędzy, szlach. Wolałaby kogoś mniej światowego i tańszego, ale nie miała wyboru. W obcym mieście należało korzystać ze sklepu, który ktoś polecił. Zapraszam, zapraszam. Kupiec nie miał najmniejszych wątpliwości, że młodziutka czarownica szuka właśnie jego. Zupełnie jakby to on, a nie ona posiadał sztukę widzenia przyszłości w błyskach. Był fachowcem. Zanim jeszcze uwiązała konia, już zdążył go oszacować. Wyjął z zapazuchy kawał papieru i zanotował coś kawałkiem węgla. Wezmę konia w rozliczeniu, powiedział. Choć on taki sobie i w szczególności nieszczególny. A skąd wiecie, że chce sprzedać? No toż ślepy nie jestem, z pustyni jaśnie panienka jedzie, czarna opaska na czole i do jach trafia. No, mimo że czarownica to jednak dalej na skrzydłach cudownych nie poleci. Statkiem musi, jak inni zwykli ludzie, a konia przez morze wieść ze sobą drogo. Nie każdy kapitan weźmie i nie każdy koń przetrzyma. Kupiec zdjął z łęku i zważył w dłoniach jej sakwy. Mogę? Skinęła głową. Nie miała tam niczego prywatnego. Dachmaryjczyk zaczął gmerać w środku, gadając bez przerwy. Sakwy też kupię, nie żeby były specjalnie cenne, ale tak dla ciekawości, dla kolekcjonerów. Tego nie zrozumiała. Wyjaśnił więc, że mędrcowie, jak to ujął, czarownicy ze szkoły na pustyni zatrzymali się umysłowo chyba w czasach, kiedy Luan walczył o stroj. Na dowód tego wyjął z sakwy krzesiwo wielkości co najmniej łokcia, kpiąc okrutnie, że dzisiaj takie coś tylko na wystawie osobliwości u księcia albo na targowisku dziwności za pieniądze pokazywać. Toż to zabytek, antyk, ale kolekcjonerzy mogą kupić. Na koniec oświadczył, że już widział takie służbowe bagaże wydawane przez kwatermistrza, który w ten sposób robił najprawdopodobniej porządek w piwnicy ze starymi gratami. Pewnie umieścił tam nawet sztylet. Istotnie, po chwili udało mu się znaleźć małą broń o krótkim ostrzu. – A umie panienka tym władać? – rechotał. – Zna panienka sztychy i sposoby? – Nie – odparła urażona – a jaką broń się dzisiaj nosi? Aaaa, spoważniał natychmiast, ukłonił się i wskazał kierunek dłonią. Proszę. Przepuścił Kai przodem do wnętrza składu. Otworzył jedną ze skrzyń przymocowanych do ścian i zaczął w niej grzebać. Dziś każdy szanujący się podróżny bierze ze sobą dwa bandolety, oświadczył kładąc przed Kai broń. A co to są bandolety? To, co leżało na stole, przypominało zwykły pistolet, tyle że bardzo mały. Bandolet to broń o krótkiej, ale bardzo grubej lufie i bez przyrządów celowniczych. Mierzy się po róże, albo w ogóle, bo przeznaczony jest do walki w małych pomieszczeniach i w izbach. Jak to w podróży, w karczmie bywa. Strzela się na odległość kilku kroków albo wręcz z przyłożenia, bo na kilkanaście kroków to już nikt w cel nie trafi. Ale i nie o to chodzi. A o co? Lufa jest grubsza niż kciuka, w środku pocisk z miękkiego ołowiu. Jak trafi w człowieka, to dziurę ogromną robi i dużo krwi wypływa. Trafiony w byle co na i tak rychło umrze. A bywa, kula nawet rękę urwie czy nogę. Cyrulik nie pomoże. O bogowie. Wiem, że panienka na obsłudze bandoletu się nie zna, ale ja już oba tak wyrychtuję, żeby i pamiętać o nich nie było trzeba. I co mam robić? Jak trwoga w oczy zajrzy, wtedy broń należy ująć w dłonie, odwieść oba kurki. Zamknąć oczy, zacząć głośno piszczeć i oba cyngle pociągnąć. Nie bać się, że odtąd nie słyszy się już niczego. Nie bać się, że własne ręce wydają się jak połamane i bolą okropnie. Bandolety porzucić i nie otwierając oczu, po omacku we krwi drogi na zewnątrz szukać. Nie mdleć, choć smród będzie straszny. O bogowie! powtórzyła i przysiadła na skraju stołu. Dachmeryjczyk wziął to za dobrą monetę. Przy dwóch bandoletach nawet bez podsypywania na panewkę jest duża szansa, że jeden odpali. A wtedy oprychy ze swoimi sztylecikami podniósł broń, którą Kai dostała w szkole będą se mogli nimi jedynie pomachać i modlić się, żeby wśród spalonych prochów oczu własnych nie wykłuć. Musiał być wysoko urodzonym kupcem, bo odważył się położyć rękę na ramieniu dziewczyny i pogłaskać uspokajająco. Ją, szlachciankę. A zresztą czasy się zmieniały i dawne obyczaje odchodziły w niepamięć. Nie bać się niczego, panienko, kula z miękkiego ołowiu. Od najtwardszego muru się nie odbije, żeby rozpruć panienkę. Dobrze, że się działa, bo ugięłyby się pod nią nogi. Na szczęście reszta rzeczy oferowanych przez kupca była znacznie mniej zabójcza. Kai zadziwiła także fachowość Dachmeryjczyka, widocznie zaopatrywanie podróżnych stanowiło jego specjalność. Kompletował wyposażenie, pakując od razu wszystko do wojskowego plecaka, bo twierdził, że to sto razy bardziej wygodne niż dźwiganie sakw, kiedy nie ma się konia. Nie dziwiła się, już widząc kolejne absolutnie niezbędne w podróży artykuły. Worek gorczycy na insekty w zajazdach, przyprawy do mięs, jak jeden mój znajomy zjadł kiedyś nieświeże mięso w karczmie, to straczkę miał przez rok, wstręt do mięsa ma do dziś. Ocet winny na liszaje i ukąszenia owadów, wino zagęszczone do tego stopnia, że paliło w język. Po co zagęszczać wino? Nie wytrzymała. No nie do picia przecież, panienko, spojrzał jak na niezbyt pojętnego ucznia. Smak okropny, a moc taka, że po jednym łyku czuje się człowiek pijany, jakby wiadro wypił. Na rany, panienko, na rany dobre, choć ból powoduje okropny. Toż rana boli sama z siebie, po co ból powiększać? Przerwał robotę i zaplutł ręce niczym do wykładu. Rana ma to do siebie, że jątrzy się zwykle. Gangrena przychodzi, gorączka, amputacja i śmierć nierzadko. Otóż mędrzec Za'an, ten, który powstrzymał zarazę, powiedział kiedyś, że ów specyfik zmniejsza te niebezpieczeństwa. Niektórzy się z nim nie zgadzają. Polali ranę i nic, dalej się jątrzy. Bo nie zrozumieli mędrca Za'ana, który mówił to przed setkami lat. Czego nie zrozumieli? Że to nie jest lekarstwo idealne. Jeśli ranę tym oczyścisz, nie masz gwarancji uzdrowienia, ale większa ilość rannych przeżywa po zastosowaniu winnej kuracji. Nie rozumiała do końca. A może to wino z powrotem rozcieńczyć w razie czego i wypić? Raczej nie, smak dalej ohydny. Powrócił do pakowania kolejnych przedmiotów. Ale jak strach w oczy zajrzy, lepiej łyknąć nawet nierozcieńczonego umysł w człowieku się wtedy oczyszcza. Zapakował dwa prześcieradła, co Kaji nareszcie mogła ocenić jako dobry zakup. Potem jakieś maści, flakony, sztućce, też dobry wybór. Podczas podróży z ojcem stawała w wielu karczmach i wiedziała, co tam można napotkać. Nachmaryjczyk był bardzo sprawny, szczególnie potem, przy targowaniu ceny jej konia. I nawet nie trwało to długo, Dziewczyna miała wrażenie, że zrobiła doskonały interes. Tylko dlaczego jej sakiewka stała się aż tak lekka? Zadowolony z interesów kupiec odprowadzał ją na drogę do portu. Mieliście mi wyjaśnić, dlaczego dookoła jest tak pusto, przypomniała Dechmeryjczykowi, przerywając potok jego wymowy. Ach, tak, tak. Zawody wielbłądów. Wielbłądów? Spojrzała zdziwiona. Tutaj? Wielbłąd był niezwykle kosztownym zwierzęciem. Sprowadzany z bardzo daleka, idealnie sprawdzał się na pustyni. Ale był też zwierzęciem, którego dawniej tu nie znano. Jak dotąd na jego kupno mogli sobie pozwolić jedynie co bogatsi kupcy i niektóre dowództwa imperialnej armii, którym przypadło operować na piaskach pustyni. Zdziwiona? Niepotrzebnie. Zawody funduje nasze kochane wojsko. No nie. Odkąd żyje? słyszę dookoła, że armia nie ma pieniędzy, że jest w tragicznej sytuacji finansowej i... Prawda, prawda, a zawody wielbłądów funduje. Bo? Widzisz, panienko, wielbłąd to egzotyczne, fascynujące zwierzę. Każdy chce je zobaczyć, szczególnie w galopie. Stąd zawody, podczas których można się co prawda udusić od tumanów piasku. Ale młodym to nie przeszkadza. A do tego po wyścigu można samemu pojeździć na wielbłądzie. Kaj zaczęła się śmiać. Ha, <laughs> ha, zaczynam chwytać. Bystra jesteś, panienko. Właśnie o to chodzi. Pojeździć na wielbłądzie, przymierzyć galowy mundur strzelców pustynnych, zasmakować egzotycznych owoców ze skrzyń przywiezionych z dalekich krajów. Ach, można pomarzyć o wspaniałym życiu z dala od portowych magazynów. Można podpisać listę zaciągu i można się znaleźć w wojsku na ochotnika. Tak, tak. Ale tam już wielbłądy nie czekają, prawda? Prawda, ukłonił się, rozradowany nad cudzą ludzką głupotą. Tam czeka brudna wojna z potworami w bagiennym lesie, wśród trujących wyziewów, bez zwycięstw, bez zdobywania łupów, bez sławy. I na piechotę, dokończyła, mając ciągle na myśli pokazowe wielbłądy. Dokładnie tak, westchnął kupiec Dokładnie tak. Szli dalej w milczeniu. Armia od zawsze chwytała się różnych sposobów, żeby zapewnić sobie rekrutów. A ten i tak nie należał do najgorszych. W końcu tutaj mimo wszystko przyszły żołnierz wstępował do wojska dobrowolnie, jakkolwiek cynicznie by to brzmiało. I doszliśmy, kupiec zatrzymał się, wskazując ręką kierunek. Tu już nie sposób się zgubić. Dziękuję, ukłonił się uprzejmie. Uważaj na siebie, panienko. Jego twarz przybrała wyraz zatroskania czy współczucia, nie miała pojęcia. Wszyscy górale z dachmerii mieli twarze jakby zapeklowane, okropnie trudno było cokolwiek rozpoznać. Wielu podróżników zaopatrywałem, ale zawahał się nagle i zrezygnował z dokończenia zdania. Powodzenia! Machnął ręką, odwrócił się i ruszył w drogę powrotną. Ciekawe, co miał na myśli. Kai wzruszyła ramionami i poszła w swoją stronę. Czasami kupcy miewali w swoich składach przy drzwiach tak zwane dzbany uczuć. Byli czarownicy, którzy wręcz trudnili się sprzedażą takich naczyń. Teoretycznie taki dzban jest w stanie przekazać właścicielowi jakieś ogólne odczucie na temat przechodzącego obok potencjalnego kupca, jaki ma nastrój, czy jest przy gotówce i podobne duperele pomocne sprzedawcom. Podobno też w wyjątkowych wypadkach dzban uczuć potrafił uchwycić ulotny cień przyszłości. Czy potencjalny klient udaje się w daleką drogę, czy wróci, czy zginie? Ech, jedna wielka lipa. Kai nie wierzyła w te zabobony. Po pierwsze, gdyby nawet takie dzbany istniały, to samemu trzeba by dysponować choć ułomną mocą czarnoksięską, żeby móc odczytać uczucia. A po drugie nie uczono jej o dzbanach w szkole na pustyni, więc musiały być albo nieprawdziwe, albo nielegalne. A czarowników oszukujących klientów od zarania świata było bez liku. Może któryś wcisnął coś temu dachmeryjczykowi za solidną zapłatę? A w dupę jeża sama nie odgadnie. Mimo wszystko jednak nie mogła zapomnieć, jak bardzo kupiec był poruszony. Stosunkowo szeroka, jak na tak zapadłą dziurę ulica, zaprowadziła dziewczynę do samego portu. Właściwie była to spora, naturalna zatoka otoczona z trzech stron skałami. Dużo czytała o tym porcie. Schodząc wąziutką ścieżką, mogła porównać rzeczywistość z jej literackimi opisami. Przede wszystkim pionowe karczmy. Na dole było po prostu za mało miejsca, żeby budować normalne budynki. Jeśli więc ktoś chciał mieć portową karczmę, pozwalano mu kupić tylko tyle gruntu, żeby można tam było postawić tylko jeden pokój. Chcąc mieć więcej pomieszczeń, obrotny właściciel musiał budować w górę jedną izbę nad drugą. I tak przybywało następne piętro, potem jeszcze jedno. Karczmy schodkowe, oparte o skały lub wręcz pionowe, miały po cztery, pięć i więcej pięter. Miejsca zostało tak mało, że nie wystarczało go na schody. Goście musieli się wspinać po drabinach, a pomocnicy gospodarza skakali po linach w górę i w dół, jak małpy. Żadna droga nie prowadziła do portu. Wszystkie towary podnoszono specjalnymi dźwigami z krawędzi skał, a kaj musiała schodzić wąziutką ścieżką z drewnianych bali, wbitych bezpośrednio w klif. Na dole panował niewyobrażalny ścisk. Tu na nikim wyścigi wielbłądów nie robiły wrażenia. Jeśli należało się obawiać wojska, to raczej marynarki wojennej i wynajętych przez nią band nacisku. Czyli łowców świeżego mięsa dostatecznie głupiego, by wcielić go do imperialnej floty. Zdjęła z paska swoją sakiewkę i mocno ścisnęła w dłoni. Legenda tego miejsca, podobno rojącego się od bandytów, złodziei, dezerterów z różnych okrętów, portowych oszustów, sprawiła, że dziewczyna choć bywała w świecie, teraz poczuła się odrobinę nieswoją. No nic, łódź pocztową odnalazła bez trudu. Nabrzeże dzierżawione przez służby imperialne było widoczne z daleka. Sternik okazał się rzeczywiście reformowalny i bez trudu dał się przekonać do tempa naprawdę ekspresowego. Ale wszystko to dopiero następnego dnia. Kai pozostał problem znalezienia jakiegoś miejsca na nocleg. Pionowe karczmo oferowały wiele możliwości, jednak wolała nie szukać niczego w bezpośredniej bliskości nabrzeża. Kłopot w tym, że głębiej były tylko otaczające port skały, a na górę za żadne skarby nie miała ochoty się wspinać w tym upale. Wiatr od pustyni. Nawet tutaj, w niecce nad wodą nie znajdowało się wytchnienia. Jaśnie panienko, usłyszała z tyłu. Suty obiad, nocleg, towarzystwo do dzbanka wina? Odwróciła się. Mężczyzna odziany w skromną, ale bardzo czystą tunikę mógł mieć jakieś 25-30 lat. Potrzebny ci obiad, noc, leki, towarzystwo do wina? powtórzył. Ja zapewniam to trzecie. Uśmiechnął się sympatycznie. Choć i w dwóch pierwszych kwestiach pomóc mogę. Kim jesteś? Zainteresowała się Kai. Oj, tam! Westchnął. Nie ma sensu tak od razu o imię pytać. A kłamać jest niegodnym uczynkiem dla filozofa, więc na poczekaniu zmyślać nie będę. Jesteś bandytą ni to stwierdziła, ni spytała. Mężczyzna uśmiechnął się w podziwie nad jej naiwnością. Wielka pani, toż gdybym był bandytą, przedstawiłbym się fałszywym imieniem, oferował cuda, a nie tylko skromne towarzystwo, zaprowadził w ustronne miejsce i tam. Postanowiła dowieść, że wcale nie jest taka głupia. Tak z ciekawości, przerwała mu, w tym ustronnym miejscu złupiłbyś mnie czy zgwałcił. Ukłonił się lekko z szacunkiem dla refleksu Kai. Wspaniała czarownica, wypacz, ale gdybym był tym łotrem, uczyniłbym jedno i drugie. Aha, a gdyby nie było czasu, co byś wybrał? Znowu się ukłonił, widząc w jaki sposób zmusiła go do komplementu. Pani, gdybym tylko jedno mógł wybrać, zgwałciłbym. Roześmiała się. Strasznie jej się spodobała ta odpowiedź. No to chodź na to wino. I znajdź mi nocleg, tak żebym pół sakiewki nie straciła. Do usług jaśnie, panienko, do usług. Tak, chodźmy. Ręką wskazał kierunek. Bo ci tutaj do gołej skóry obłupią szubrawcy. Ruszyła za mężczyzną, ciesząc się, że już na początku coś na tej znajomości zyskała. Roztrącał tłum zdecydowanie lepiej niż ona. To mówisz, że jesteś filozofem? Wędrownym, jaśnie panienko. Odwrócił głowę. Wędrownym. Nie mów do mnie, jaśnie panienko. Nazywam się Kai. Cóż za piękne, ciepłe imię, głębokie. Pasuje do twoich oczu. Zaczęła się głośno śmiać. Oj, panie filozofie, pan ma wiele talentów. Przez grzeczność nie zaprzeczę, chwycił czarownicę za rękę i wyciągnął z największego tłumu. O, tutaj, wskazał jedną z pionowych karczm. Tu cię nie oskubią do cna i wino dadzą nie za bardzo rozcieńczone. Pertraktacje nie trwały długo. Wolny pokój się znalazł i rzeczywiście w bardzo przyzwoitej cenie, jak na port ma się rozumieć w końcu to nie karczma przy drodze w głuchym lesie. Niestety, żeby coś zjeść, musieli się wspiąć po kolejnych drabinach aż na czwarte piętro, ale warto było. Widok na port z nabrzeżami, targ i wojskowe instalacje na skałach zapierał dech w piersiach. A do tego pomocnicy gospodarza poruszający się między piętrami na linach. Do perfekcji opanowali system posługiwania się przeciwwagami i śmigali w górę i w dół, zupełnie jakby w ogóle byli pozbawieni masy ciała. Przed czym uciekasz? Spytała, kiedy po chwili przestała się już napawać okolicą. Spojrzał na nią uważnie Skąd wiesz? Ja tylko wyglądam jak głupie dziewczę, ale myślę sobie tak. Filozof zobaczył w porcie czarownicę w misji z opaską na czole. I właśnie ją wybrał na sponsora biesiady. Przecież dziewczę widać, że niedoświadczone, prosto ze szkoły i głupie jak ciele Ale ty jesteś za inteligentny na takie proste numery i prawdopodobnie chcesz czegoś innego. Czego? Ha, no, taka czarownica ma przecież żelazny list, w którym jest napisane, że wszystkie władze państwowe, duchowe i świeckie mają jej udzielić każdej pomocy i tak dalej. W liście widnieje imię czarownicy, ale towarzyszących jej osób już nie. Od jej słów zależeć będzie, czy takiego towarzysza będą sprawdzać na każdej strażnicy, czy też osłoni go immunitet. Chłopak uśmiechnął się kwaśno. Skinął też głową w podziwie nad przenikliwością Kai. Nikogo nie zabiłem ani niczego nie zrabowałem. Oczywiście, że nie, zgodziła się skwapliwie. Bo byś tu nie siedział, lecz wisiał, albo w lochu jęczał, ewentualnie w krzakach się ukrywał o głodzie i chłodzie. Tu nawet o prywatny dług nie chodzi, bo by cię windykatorzy dawno złapali. Ty, nachyliła się nad stołem i spojrzała mu groźnie prosto w oczy. Ty podatków normalnie nie płacisz, uchylasz się. Oboje ryknęli śmiechem. Inteligentna bestia. Na tysiąc kroków widać, że to państwo cię ściga, a nie prywatni. Państwo, jednak nie za bardzo intensywnie. No, niestety, wielkim bandziorem nie jestem. Niby to się zawstydził. Ale podatki płacę. O, trzy lata temu zapłaciłem jakiś. Pewnie my to na moście, bo nie umiałeś pod nim przepłynąć. Znowu zaczęli się śmiać. Po chwili filozof spoważniał. Czy nie domagając się wyznania, jakie zbrodnie popełniłem, pomożesz mi wydostać się z miasta? przekrzywiła głowę. A to już zależy, czy będziesz mnie dobrze zabawiał. Wstał i trzy razy klasnął w dłonie. Gospodarzu. Wina. Wina natychmiast. Okręt tkwił nieruchomo pod wodą na jakiejś niewyobrażalnej dla zwykłych okrętów podwodnych głębokości. Nie mogli nigdzie płynąć, bo baterie po poprzednim teście były praktycznie wyczerpane. Wykonali więc pierwszą część rozkazu dowództwa, a wykonać drugiej już nie mogli. Nie mieli szans na skontaktowanie się z kimkolwiek. W dodatku musieli oszczędzać nędzne resztki prądu, które im zostały. Okręt był więc pozbawiony światła, pogrążony w ciemności poza nielicznymi czerwonymi lampkami systemu awaryjnego. Trudno sobie wyobrazić bardziej klaustrofobiczno-koszmarną sytuację. Kapitan szalał. Każdy członek załogi dostawał w tyłek. Tomaszewski również, ale on przynajmniej wiedział za co. Sprawdzenie zapasów ORP-dragon przy użyciu dwóch latarek zakrawało na niemożliwość. Na szczęście była to sprawa kwatermistrza. Tomaszewski musiał mu tylko towarzyszyć jako oficer wachtowy. Ale i tak przejście grubo ponad 100 metrów na obu pokładach, schylając się co chwila w przejściach grodziowych, okazało się cholernie męczące. Na jakiego grzyba jego ojczyźnie były potrzebne podwodne krążowniki? Sam szkolił się na maleńkiej łodzi podwodnej, jedno wąskie przejście przez całą długość okrętu. Koje załogi umieszczone po obu stronach, jadalnia. Jeden jedyny kibel dla wszystkich i zapasy zwisające zewsząd na sznurkach. A tutaj? Znudzony do granic możliwości parafował kwatermistrzowską listę. 300 ton oleju napędowego, 6 milionów nabojów do karabinów maszynowych. Dobrze, że nie kazali ich liczyć sztuka po sztuce należało sprawdzać tylko ilość skrzynek. Sto nabojów do działa głównego, osiemdziesiąt tysięcy nabojów do działek pelot. Jakieś niewyobrażalne góry konserw i mrożonek, puszki z cytrynami, sterty napojów witaminizowanych. Sam skład medyczny przypominał wielkością apartament. Dla kwatermistrza była to zwykła robota. Dla Tomaszewskiego kara za użycie i odstrzelenie masztu awaryjnego. Dragon był przedziwnym okrętem. Mógł pływać miesiącami bez żadnej pomocy z zewnątrz, ale z kolei okazał się ociężały. Trudny w manewrowaniu, nieruchawy, toporny. Jeśli zwykłą łódź podwodną można porównać do rekina, to dragon przypominał raczej największego wieloryba. Tomaszewski wymiękł w magazynie inżynierskim jeszcze przed hangarem wiatrakowca: Przepraszam, czy mógłbym panu pokwitować wszystko hurtem? Wiem, że nie ma żadnych ubytków. Nie ma sprawy, jasne. Kwatermistrz podał plik kartek na planszecie. Za co szef pana tak nie lubi? Za historię z Masztem. Oj, chyba nie. Co pan miał wtedy zrobić? Posłać ludzi po ciemku do góry na mokry pokład i kazać im składać? Połowa by nie wróciła. Mogłem zapalić reflektory. Nie mógł pan, przecież to było wynurzenie awaryjne. Tomaszewski wzruszył ramionami. No to nie lubi mnie, bo jestem oficerem wywiadu marynarki wojennej. Wszyscy uważają mnie za szpicla. A jest pan? Kwatermistrz uśmiechnął się nagle. Bo na szpicla to pan zdecydowanie nie wygląda. Tomaszewski wyjął z kieszeni srebrną papierośnicę. Po małym dymku? A chętnie, ale nie tutaj, bo zajaramy jakieś materiały palne czy wybuchowe. Jasne, przeszli do sali kolumnowej. Olbrzymiego pomieszczenia o wysokości całych dwóch poziomów. Na pokładzie zewnętrznym był nawet specjalny garb z klapami. Po środku umieszczono pionowo dwanaście grubych stalowych rur. Nikt nie wiedział, do czego miały służyć. Są do tego jakieś naboje? Superolbrzymie torpedy? Nie ma, odparł kwatermistrz. A zresztą, nawet gdyby były, to jakbyśmy załadowali. To możliwe tylko w porcie, od góry, postukał zapalniczką w jeden z wielkich kominów. Słyszał pan? Tak, są puste. I owszem, ale ja nie o tym. To nie jest zwykła pancerna blacha, tylko bardzo gruba stal. Tomaszewski zaciągnął się dymem. Nie mogę sobie wyobrazić na cholerę, komu dwanaście tak wielkich torped wycelowanych pionowo w górę, co? Podpłyniemy pod wrogi pancernik, odpalimy wszystkie, a on nas zgniecie tonąc? Kwatermistrz śmiał się głośno. Nie, proszę pana, na pewno ukryli tam ogromne balony. Gdy nas dopadną niszczyciele, to my je wypuścimy, one uniosą nas w powietrze. Śruby zaczną pracować jak śmigła i normalnie lecimy, panie. Niczym samolot. Tomaszewski również się roześmiał. Wizja stalowego kolosa, jakim był ORP Dragon, zamienionego w monstrualny sterowiec, okazała się bardzo zabawna. Już widział siebie pod piracką flagą, z czarną opaską na oku i szablą w dłoni. Ta, a z torped będziemy strzelać do atakujących nas myśliwców. Pan wie, co się stanie z myśliwcem, jak walnie w niego torpeda? Momentalnie nie ma gościa, ani nawet śladu po samolocie. No, a jeśli z góry spuścimy na kogoś trzysta ton oleju napędowego i podpalimy, to całą flotę możemy sfajczyć. Dokładnie, pierwszy bombowiec podwodny w historii. Kwatermistrz nagle spoważniał. Nie mam zielonego pojęcia, jaka broń zostanie tu zamontowana, ale będzie z niej można strzelać tylko na powierzchni. Dlaczego? Tomaszewski był zaskoczony. Kwatermistrz wskazał podstawę jednej z rur. A widzi pan tu jakiś kranik? Jakąkolwiek rurkę? O szlag. Dla obu było jasne, że przed strzałem wyrzutnie torpet należy zatopić, a po strzale wypompować wodę. Ponieważ jednak żadna woda nie chce sama z siebie płynąć do góry, więc kranik i rurka muszą zostać umieszczone na dole. Że też na to nie wpadłem. Miał pan rację, szpicel ze mnie jak z dupy skrzypce. Dokładnie. Dlatego też wiem, że pan jest uczciwym człowiekiem, panie poruczniku. I dlatego jeszcze dodam, że to nie koniec tajemnic. No zaraz. Przecież wodę można wypompować jakimś tłokiem. Oczywiście. Pytanie brzmi, gdzie jest ramię tego tłoka. Rura ma dwa pokłady wysokości. Gdzie więc schowali ramię? Sterczy nam dwanaście takich na dziesięć metrów z dołu? Czy też może ciągniemy za sobą na sznurkach i nurkowie założą je dopiero w odpowiednim momencie? Sekundę. Tłok mógłby się poruszać na zębatkach. Można go też wypchnąć sprężonym powietrzem. Można. Można też zagotować wodę w wyrzutni i wypuścić w formie pary. Zachichotał kwatermistrz. Dodatkowy zysk jest taki, że wszystkim zrobi się bardzo ciepło. Naprawdę można wszystko, łącznie z wypychaniem tłoka powietrzem. Równie skutecznie byłoby też, gdyby pan włożył pod tłok dwie laski dynamitu. Ale czy nie sądzi pan, że kranik z kurkiem i rurka są jednak tańsze? Ma pan rację. Tomaszewski wyjął z kieszeni kurtki sporą piersiówkę. Połyku? – A wie pan, że bardzo chętnie – zgodził się natychmiast kwatermistrz. – Tylko sprawdzę, czy drzwi zamknięte. – A może to stawiacz min? – krzyknął za nim porucznik. – Ta, okręt podwodny, bombowiec, balonowiec, spuszczacz ognia, stawiacz min i stnacud maszyna. Jedynie stepowanie na mnie zbyt wychodzi. – Nie, nie, ja się z panem zgadzam. Też wiele rzeczy mi się nie podoba na tym okręcie. Kwatermistrz skwapliwie pociągnął z piersiówki. – Ano – chuchnął w rękaw. – Niech pan zwróci uwagę, jak dragon jest zbudowany. Ogromny. Na dziobie cztery wyrzutnie torped, na rufie dwie, czyli tyle, co w małej łodzi podwodnej. Z tym, że łodzią można sprawnie manewrować, a nasza bestia jest nieruchawa niczym staruszek po dwóch zawałach i ta przerażająca siła ognia przeciwlotniczego – czy widział pan kiedykolwiek sześć milionów naboi do ciężkich karabinów maszynowych? Tomaszewski odparł szczerze. Nigdy, nigdzie. Dziś był mój pierwszy raz. Kwatermistrz pociągnął jeszcze jeden łyk z piersiówki i zapalił drugiego papierosa. Coś mi się wydaje, że ten okręt został zbudowany wyłącznie dla tych dwunastu rur. Obaj skierowali światła latarek na przedziwne pionowe konstrukcje. W migotliwych refleksach zagadkowe rury wydawały się jeszcze bardziej tajemnicze. Ale po co? Że niby podpłyniemy do wrogiego portu, znienacka się wynurzymy i wystrzelimy, nie wiem, co, osłaniając się przed samolotami? Mamy jeszcze działo okrętowe. Chyba po to, że kiedy się już wynurzymy, to wrogiemu rybakowi w łódeczce będziemy mogli powiedzieć. A kuku teraz będzie niezły huk! Tomaszewski oparł się o powierzchnię jednej z wyrzutni. Usiłował iść tropem myślenia kwatermistrza. Założył optymistycznie, że powstaną jakieś futurystyczne latające torpedy ze śmigłami. Ale do czego miałyby służyć? Uderzyć w jakiś port? Jeszcze bardziej optymistycznie ocenił ciężar ładunku wybuchowego, który mogły przenosić powiedzmy, że około tony trotylu więc mogliby wystrzelić dwanaście ton. Tyle, co kot napłakał. Przecież sprawę dałyby radę załatwić trzy bombowce. Już nie mówiąc o tym, że one mogły celować, a oni nie, nie mówiąc o kosztach. Machnął ręką. Ma pan rację. Kwatermistrz delektował się właśnie trzecim łykiem z piersiówki, więc milczał. Po chwili znowu chuchnął w rękaw. A co pana dziwi na tym tajemniczym okręcie? Spytał, kiedy pozbył się oparów alkoholu z ust. Ci inżynierowie. Tomaszewski celowo trochę się mylił. W rejsach testowych inżynierowie stoczni, a nawet projektanci, pojawiali się dość często. Ale byli cywilami na okręcie wojennym. Znali swoje miejsce i zakres obowiązków, który ograniczał się do kontroli urządzeń stworzonych na deskach kreślarskich. Nigdy i pod żadnym pozorem nie mieszali się do nawigacji, ani żadnej innej rzeczy pozostającej w kompetencji oficerów marynarki wojennej. Dokładnie. Kwatermistrz musiał mieć o nich podobne zdanie. Wtrącają się do nie swoich spraw, wszystko wiedzą lepiej. Dochodzi do tego, że cywile wręcz usiłują dowodzić okrętem wojennym. To naprawdę niesłychane. Zwrócił pan uwagę na ich akcent. Kwatermistrzem aż wstrząsnęło. Widać do tej pory nie mógł się z nikim podzielić swoimi obserwacjami. Tak! Właśnie. Słyszałem mówiącego po polsku Anglika, Francuza, Niemca, Rosjanina. Żaden z nich nie mówił w ten sposób. Twardo i szeleszcząco. Mhm. Widać, że język polski jest ich naturalnym językiem. Nauczono ich myśleć w tym języku od dziecka, ale do jasnej cholery zjeździłem nasz kraj wzdłuż i wszerz. Nikt tak nie mówi. I te dziwne wkręty: Delay over, clear me the stand? Tomaszewski wzruszył ramionami. Może to z angielskiego: Delay over, clear the stand for me. Może po prostu studiowali w Anglii. A co znaczy chipset? Cholera, nie wiem. Chipset, chipsit, Zbiór drzask, wiórów, zestaw odłamków. Tanie, niedrogie siedzenie. Kwatermistrz zbliżył twarz i powiedział szeptem, robiąc przy tym minę starego spiskowca: Pogadamy później. Czas chyba wracać i zdać raport kapitanowi. Napijmy się przedtem herbaty. Mruknął Tomaszewski, trochę zatroskany, czy ktoś może wyczuć w ich oddechach niepożądane nuty zapachowe. Mam lepszy sposób. Za mną. Kwatermistrz ruszył przodem, oświetlając drogę latarką. Wie pan, cieszę się, że znalazłem kogoś, z kim można porozmawiać o tym, co się tutaj wyrabia. Obudziła się z takim bólem głowy, jakby ktoś usiłował rozerwać jej czaszkę od środka. Wszystko wokół falowało i kołysało się niczym na okręcie. Bogowie, otworzyła szerzej oczy. Nie, no, czemu się dziwi? Przecież była na imperialnej łodzi. słyszałało pod żagla. Oszlak. Jak się tu znalazła? Pamiętała mgliście. Ktoś obudził ją rano i poprowadził, czy właściwie przeniósł na łódź. Kto to był? Poruszyła się. Oj, nie jest dobrze, Natkaj nachylił się poznany wczoraj wędrowny filozof. Nie jest dobrze. Usiłował podać dziewczynie kubek z wodą o intensywnym zapachu ziół, ale nie chciała pić. Miała ochotę wymiotować. Spróbuj, usiłował ją przekonać. Znalazłem w twojej sakwie doskonałe zioła i mikstury. Jest też taka, która pomaga na twoją dolegliwość. Przeszukałeś moją sakwę? Musiałem. Usiłowała spojrzeć na niego bystrzej. Chyba powinna dziękować Bogom, że go spotkała. Okazał się? No właśnie jaki się okazał? Co się stało? Zapytała szczerze. Hu, tylko machnął ręką. No, właściwie nic. Bawiłaś się coraz lepiej i lepiej. Przy jakichś strasznych ilościach wina? Nie takich strasznych. Przynajmniej nie jak dla mnie. Wzruszył ramionami. No sam nie wiem, wy w tej szkole na pustyni w ogóle wina nie pijecie? To był Twój pierwszy raz czy co? Nie wiedziała co odpowiedzieć. Pierwszy nie pierwszy, ale w sumie miał rację. W domu przy rodzicach nie było mowy o jakichś szaleństwach. A potem w szkole właściwie to samo. Czasem z koleżankami robiły sobie wieczorem imprezę, jednak piły tylko na dobry humor. Nagle zdała sobie sprawę, że tak naprawdę wolna od czyjegokolwiek nadzoru jest po raz pierwszy w życiu. I co się wydarzyło? Nic takiego, bawiliśmy się wyśmienicie. Postanowiłaś sprawdzić, jak się zjeżdża po tych linach między piętrami z przeciwwagą. Gdy sypnęłaś groszem służącym, rzucili się jeden przez drugiego, żeby cię uczyć skwapliwie, i nawet na początku nieźle ci szło. A potem? Tak dokładnie nie wiem, co się stało. Musiałem odejść za potrzebą, a kiedy wróciłem, ty już trzymałaś w rękach bandolety. Darłaś się strasznie, że to jest napad, i że wszystkich pozabijasz, bo trzeba podtrzymać bandycką tradycję jach. O bogowie! Coś zaczęła sobie przypominać. Sterroryzowała jakąś kupiecką rodzinę jedzącą w izbie kolację. Z jakichś przyczyn szczególnie cenne wydały jej się naczynia stojące na blacie. Zapakowała je do zwiniętego obrusa. Potem chciała zjechać na linię. No właśnie, miała zajęte obie dłonie, i postanowiła zjechać po linie. Chyba chciała się trzymać samymi nogami. No, to by przynajmniej wyjaśniało, dlaczego oprócz głowy tak strasznie boli ją pupa. Z którego piętra spadłam? Tak mniej więcej, z drugiego. Wszyscy się dziwili, że aż z tak wysoka udało ci się zjechać poprawnie, trzymając się liny samymi nogami i przed ramieniem. Kaj złapała się za głowę. Nagły gest sprawił jednak, że o mało nie zwymiotowała. Filozof znowu podetknął jej kubek z intensywnie pachnącym płynem. Tym razem spróbowała się zmusić. To mógł być dobry pomysł. Filozof usiłował pomóc, podtrzymując głowę dziewczyny. Wspólnie udało im się osiągnąć przynajmniej połowiczny sukces. Na co spadłam? wyszeptała. Nieważne, nie kosztowało dużo. Zerknęła na niego podejrzliwie. A co kosztowało? Wiesz, rodzina kupca postanowiła nie wnosić oskarżenia. Ich dzieciom tak się podobał twój napad i zjazd po linie, że będą cię wspominać do końca życia. A komu się nie podobało? Nie, no spokojnie. Gospodarz za straty wziął zwyczajową stawkę. Nie targował się nawet za bardzo. Kto zresztą chciałby wdać się w spór z czarownicą? W sumie drobiazg. To kto miał największe pretensje? W sumie nikt. Prefekt oddał rano bandoletu i zadowolił się zwyczajową karą. Jaki prefekt? Chciała krzyknąć, ale wyszło z tego jedynie słabe skrzeczenie. Jaki prefekt? No, kiedy ci zabierają broń prosto z rąk, to potem musisz ją wykupić. Jeśli się okaże, że tą bronią danej nocy nikogo nie zabito, ma się rozumieć. Kto mi zabrał broń? Straż portowa. I to był największy kost. Opadła na koc rozścielony na pokładzie. No tak. Straż portowa. Bandyta grasuje w rejonie i to jeszcze głupi bandyta. Napity do niemożliwości, który nachałasował i narozbijał się w okolicy. Łatwy do złapania. Zero wysiłku. A filozof? Zachował się zupełnie racjonalnie. Ze swojego, oczywiście, punktu widzenia. Nie chciał, żeby Kai aresztowano, bo nie mógłby wypłynąć bezpiecznie z miasta następnego dnia rano. Nie chciał też procesu, bo musiałby w nim świadczyć, a wtedy na jaw wydostałoby się wszystko, co chciałby ukryć. Zapłacił więc strażnikom łapówkę. Z jej pieniędzy ma się rozumieć, bo własnych nie miał albo nie chciał wydawać. A w tej sytuacji? Kiedy niósł na rękach prawie bezwładną czarownicę w misji i pokazywał jej list żelazny, nikomu w porcie nawet przez myśl nie przemknęło, żeby zapytać, a kim on sam jest. Perfekcyjne działanie, które dowodziło, że po pierwsze nie jest głupi i potrafi myśleć racjonalnie, a po drugie, że jest w miarę uczciwy. Gdyby po prostu zabrał dziewczynie sakiewkę, to dzięki jej zawartości też wydostałby się bez trudu i jeszcze by mu zostało. Dziękuję, szepnęła. Do usług, ukłonił się. Włożył kaj do ręki sakiewkę, żeby poczuła ciężar. He, nie jest tak źle, oceniła wydatki na wagę. Starałem się. Znowu podjął próbę wlania czarownicy do ust reszty naparu. Kiedy skończył, przyniósł mokrą ściereczkę i położył jej na czole. Jeśli dobrze rozpoznałem zioła, wieczorem będziesz się już czuła lepiej. Wieczorem? Uniosła głowę z nową nadzieją. I będę już mogła coś zjeść? Roześmiał się nagle. Głód wraca. Bosko, będziesz zdrowa znacznie szybciej. Ciągle obolała, ujęła chłopaka za rękę. Zdrowie wraca, ale rozum wrócił trochę szybciej. Powiedz, Czym się tak martwisz, panie filozofie? Spojrzał na kaj posępnie, potem zerknął na nieliczne chmury nad nimi, następnie w stronę horyzontu, jakby właśnie tam zamierzał szukać natchnienia. No? westchnął ciężko. Najwyraźniej słowa, które miał wymówić, wymagały jakiejś szczególnej siły. W nocy majaczyłaś w malignie. – To się chyba pijakom zdarza – mruknęła, choć w tej mierze nie miała wielkiego doświadczenia. – Tak – kiwnął głową – krzyczałaś, że złamałaś zakaz i dotknęłaś wyklętego. Że nosisz w sobie zarazę, śmiertelną chorobę, na którą nie ma lekarstwa. Tak naprawdę dlatego tak łatwo wszyscy – i kupiec, i gospodarz, i prefekt – wypuścili cię z jach. Ze strachu. Rozdział drugi. Tomaszewski z ulgą opadł na koje. Ten przeraźliwie wielki okręt miał jedną zasadniczą zaletę. Było tu tyle miejsca, że zwykły porucznik dostał Kajutę. Małą, ciasną, ale własną. Sam. Boże, co za radość po setkach dni spędzonych we wspólnych pomieszczeniach. Pamiętał też jak było na pierwszej praktyce. System mokrej pościeli przyprawiał go odreszcze. Tamten okręt miał za mało koi. Spało się na zmianę i po wachcie człowiek pakował się wprost w przepocone bety wstającego właśnie zmiennika. Brr. Tomaszewski jedną ręką sprawdził stan pochłaniacza dwutlenku węgla, drugą zgasił latarkę i umocował w specjalnym uchwycił wezgłowia koi. Cholera jedna wie, ile baterii będzie mieć do dyspozycji. Dobrze, że nie trapiła go klaustrofobia. Ciekawe, ilu ludzi wewnątrz tego dziwnego okrętu, tkwiącego nieruchomo w głębinach, w absolutnych ciemnościach dostaje teraz szału i robi wszystko, żeby nie wybuchnąć. Niby lekarze nie biorą do marynarki ludzi bojących się zamkniętych ciemnych pomieszczeń. W przypadku oficerów na pewno było to prawdą, ale marynarze. A kto by ich sprawdzał? Ruchami stóp pozbył się butów i wyciągnął na pościeli. Nie było mu jednak dane rozłożyć się wygodniej. Po sekundzie Tomaszewskiego poderwało ciche pukanie do drzwi. Nie mieli żadnego ustalonego kodu stuknięć. Bosman-mielczarek potrafił jednak zawsze zapukać tak, żeby z góry było wiadomo, kto czeka na zewnątrz. Pozwoliło to porucznikowi uchylić drzwi, nie wstając z skoi i nie wkładając butów. Co się stało? Można? Bosman, nie czekając na przyzwolenie, wśliznął się do środka. W końcu byli prawie jak rodzina, z tych samych stron, z tą samą tajemnicą na temat tego, jak porucznik wyciągnął bosmana z pierdla. Nielegałkę przyszedłem założyć. Założyć co? Nielegalną żaróweczkę wyjaśnił szeptem Mielczarek, domykając szczelnie drzwi. Z kieszeni wyjął malutką latarkę i, jak złodziej w cudzym domu, włożył ją sobie do ust. Gdzieś tu jeszcze awaryjna linia, klęknął pod malutkim blatem, na którym stał kubek z ołówkami. Przecież zaraz nas wykryją. A nie, nie, nie. Mielczarek sprawnie zdjął jeden z podłogowych paneli. Mówił trochę niewyraźnie z powodu latarki w ustach. Po szkoku napięcia nikt nie pozna, bo to w ogóle niemożność. Mała żaróweczka będzie, a w żaden inny sposób też się nie da, bo... O! Bosman przerwał nagle. Znalazłem! Po chwili znowu zaczął tłumaczyć, że tamci nie mają szans wykrycia nielegałki. Drucik podepnie się do blatu, który zawsze i tak trzeba opuścić, żeby ktokolwiek w ogóle mógł wejść lub wyjść z maleńkiej kabiny. System bezpieczeństwa jest więc prosty. Blat opuszczony, można wejść, żarówka nie będzie świecić. Drzwi zamknięte, blat można podnieść. Obwód zostanie zamknięty i żarówka się zapali. System nieprzełamywalny. Bo żeby wejść i nakryć nielegalne źródło światła, trzeba opuścić blat i to źródło zgasić. Proste i genialne. Jak ty to tak szybko zdążyłeś wymyślić? spytał Tomaszewski, czując dla Mielczarka wielki podziw. Ach, samo się wymyśliło. Przecież nie będzie pan porucznik tkwił w kabinie po ciemku na tym jełopenu bocie. Tomaszewski znał oczywiście nieoficjalną nazwę nadaną okrętowi przez załogę, ale wzdrygnął się odruchowo na myśl, że mógłby to usłyszeć kapitan podsłuchujący pod drzwiami. Z drugiej strony jednak nie mógł sobie wyobrazić Kozłowskiego z uchem przy klamce. Skąd więc odruch? Tracił nerwy po prostu. Bosman uporał się z pajęczarską instalacją i szybko zatarł ślady. O proszę! kilka razy zamknął i otworzył blat zapalając i gasząc malutką żarówkę Wynalazek działa. Dzięki. To naprawdę ułatwiało życie. Nikt przecież nie miał pojęcia jak długo mieli tkwić w zanurzeniu i ciemnościach. Innym oficerom też takie montujesz? Bosman zatrzymał się w drzwiach. A inni oficerowie niech sami o sobie pomyślą. Prawdopodobnie uśmiechnął się, ale nie sposób było tego zauważyć po ciemku. Blat został opuszczony. Coraz mniej mi się tu podoba, panie poruczniku, szepnął, salutując. Odwrócił się i odszedł. Jego sylwetka błyskawicznie znikła w mroku oświetlonego tylko nielicznymi czerwonymi lampkami korytarza. Tomaszewski zamknął drzwi i dla pewności zablokował zasówką. Podniósł blat i z ulgą opadł na koje. No, tak, da się to przetrwać. Rozleniwiony nagle sięgnął za głowę na półkę po pismo na mostku. Periodyk był przeglądem nowinek technicznych marynarki wojennej, teoretycznie drukiem poufnym, a przynajmniej niedostępnym w szerokiej sprzedaży, ale Tomaszewski widział je dość często w rękach zupełnie prywatnych miłośników morza.